Kędzierski. Jeden podcast, dwóch prowadzących i cztery wafle. Na wszystkie wciągające wątki zaprasza WW. Wojewódzki Kędzierski. Najlepsze połączenie, którego słuchasz dzięki Play, partnerowi podcastu. Play. WW, witają was. Kuba WW, czyli WW w ten wspaniały wieczór. To jest trzy razy W. WK, Wojewódzki Kędzierski. Dobry wieczór państwu. Mija powoli poniedziałek, minęła 20. I nasz gość w studio, Katarzyna Nosowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kiedyś, jak się chodziło do szkoły, to była pani od fizyki, pani od polskiego, pani od matmy. A ja mam takie wrażenie, i to jest chyba ciepłe i dobre wrażenie, że dzisiaj naszym gościem będzie pani od miłości. Skrzywiła się. Pani od życia. No mówimy w kontekście twojej książki, no tak, to tak. Nie mylić z miłością. W kontekście, więc... tak. Ale nie podoba, czy to jest niepełny, czy on cię peszy, termin pani od miłości? No wiesz, no szczerze mówiąc, kontempluję temat od pewnego czasu bardzo intensywnie i wychodzi na to, że nie jestem jeszcze sprawna, władna, żeby tak naprawdę z pełną odpowiedzialnością i w piękny sposób powiedzieć, czym ona jest. Czyli nie mogę być panią, bo pani powinna przekazać pewną wiedzę. Mhm. Natomiast ja na oczach ludzkości poszukuję odpowiedzi na pytanie, czym ostatecznie jest. No. Czyli nie chcesz być taką emocjonalną Michaliną Wisłocką? Ona uwalniała ciała, a ty, bo śmiałaś się parę minut temu, ja przeczytałem twoją książkę, bo jestem poszukiwaczem miłości, więc ja jestem trochę twoim uczniem. Też twoim, ale ja miałem takie wrażenie, że to jest emocjonalna Michalina Wisłocka, Piotruś, nie zgodzisz? Trochę tak. No. I to... Bez rysunków, powinny być rysunki. No przecież jest mnóstwo rysunków. Szczególnie w tym dziale o masturbacji, ale to okej. Okay. Michalina Wisłocka cię peszy w tym kierunku? Nie, zupełnie nie. Dlaczego? Mhm. Ale ta książka jest taka, że to jest trochę Nosowskiej Vademecum, czyli podążaj za mną. Vademecum. No wiesz, no wszystkie, to jest trzecia książka i wszystkie trzy to jest jakiś rodzaj, nie wiem, snucia opowieści na temat życia, pewnych jego fragmentów, mhm. Ale bardziej, wiesz, nie z pozycji kogoś, kto wie, tylko kogoś, kto się przygląda, bada, nie jest zwierzęciem towarzyskim nadmiernie, więc po prostu wykorzystuje papier do tego, żeby stworzyć jakąś płaszczyznę do rozmowy. I o dziwo, ta rozmowa w końcu ostatecznie zachodzi między mną i czytelnikami, bo oni się do mnie odzywają po przeczytaniu książek i mają swoje wnioski, swoje obserwacje i ja jestem ich ciekawa, oni mi je serwują, czyli jakby dopełnia się ta idea rozmowy. Ale no, nie mylić z miłością, to jest w ogóle fantastyczny otwarty tytuł do dialogu i do spekulacji, bo ja na przykład tak. Powiem o moim przyjacielu Piotrusiu. Mam wrażenie, że Piotruś najczęściej myli zauroczenie z miłością albo pożądanie z miłością. No łatwo można się pomylić, prawda? Oczywiście. No właśnie, a co Kasia Nosowska, bo zacznijmy od ciebie, co najczęściej Kasia Nosowska myliła z miłością? No wszystko to, co wymieniliście, plus te wszystkie rzeczy pozostałe, które ja wymieniam. Ale powiedzmy, że jeszcze połowa naszych słuchaczy nie przeczytała. No słuchaj, no tak, no zakochanie z miłością, pożądanie z miłością, seks z miłością, przyjaźń, nie wiem, rodzaj, nie wiem, właściwie wszystko można z miłością pomylić. No. Mi się wydaje, że miłość jest jakby takim tematem no, potężnym i mam wrażenie, że próbuję w ostatnim rozdziale o tym powiedzieć, że mam wrażenie, że ona zawsze była i zawsze jest. Jest jakby wszechobecna, czyli stanowi ten jakiś taki rodzaj podszewki rzeczywistości. My jej łakniemy, ponieważ uważam, że większość ludzi pozostaje w pewnym jakimś takim deficycie miłości własnej, ale tej również takiej w relacji z innymi ludźmi. No i kurde co, no. Wydaje nam się coś na temat miłości. A czy to nie jest tak? To jest duże. Miłość jest czymś wielkim. Mhm. Więc ja mówię o tym,
co jest dla mnie ideałem. Ale socjologowie twierdzą, że pierwsze dwie dekady XXI wieku to są najbardziej samotne dekady w historii ludzkości w ogóle. I czy to nie jest tak, że najczęstszą podróbką, by nie powiedzieć falsyfikacją miłości, jest po prostu lęk przed samotnością? Bo ja też takie tony w twojej książce znajduję. Że lęk przed samotnością? No. Że ja odczuwam lęk przed samotnością? Że czasami w meandrach dochodzenia do prawd, by nie powiedzieć prawdeniek, ja widzę u ciebie usilną potrzebę zrozumienia, że inaczej się nie da, bo inaczej Kasia Nosowska zostanie solo. Ale przecież ja właśnie, właściwie te wszystkie książki są swego rodzaju peanem na temat samotności. Akurat w to umiem. Okej. Z różnych powodów. A dlaczego w to jesteś taka kompetentna? Dlatego, że jestem jedynaczką, chociażby dlatego, że ja umiem... Ale to jest takie trochę ucieczkowe, a bardziej... Nie jest. Może dlatego, że jesteś doświadczona w... Nie, zobacz, czyli wracamy... Wracamy do tego tematu. Otóż ja większość życia spędziłam na myleniu wszystkiego, co mi się przytrafiało z miłością, ponieważ właśnie rozpaczliwie łaknęłam zagłuszyć samotność. Czyli masz rację, tak. Ja w to umiem, ponieważ to było zawsze moim doświadczeniem. Odczuwałam głęboką samotność również pośród tłumu, również w tym szalonym zawodzie, który wykonuję. Czułam się bardzo samotna. Ale teraz, po tych paru latach takiej jakiejś naprawdę rzetelnej pracy nad sobą, takiego przyglądania się sobie w sposób naprawdę taki konkretny, nie że po łebkach, i wykonania z całkiem dużej ilości pracy, takiej wcale nie do końca przyjemnej, muszę stwierdzić, że samotność jest stanem, który jest dla mnie organiczny i nie mam wobec niego w ogóle sprzeciwu na ten moment. A nie masz takiego poczucia, bo to jest jeden z moich ulubionych tematów już od paru lat, że jak się odważysz być samemu i ten stan wydać się harmonijny i spójny z tobą, to on jest tak kuszący i konkurencyjny wobec świata, że staje się rodzajem Edenu. I tak. Nie ma nic wspólnego z ucieczką, masz, z wyborem. Oczywiście, masz rację i uważam, że pozostawanie w relacjach z ludźmi powinno być jakimś rodzajem upgrade'u do samotności. Czyli na tym etapie swojego życia nie wyobrażam sobie, żebym mogła spędzać czas w codzienności z kimś, z kim jest mi gorzej niż w samotności. Zawsze wybiorę samotność. A byłaś kiedyś sama w knajpie, zjadłaś obiad? Jasne. Byłaś sama w kinie? Oczywiście. Byłaś sama w teatrze? Ale oczywiście. Wyjechałaś kiedyś sama na wakacje? Jeszcze nie. A widzisz, a ja już wyjechałem i doświadczyłem. Ale to jest mój plan. I mogę ci powiedzieć, to jest początek dorosłości. No kurczę, marzę. To jest jedna z moich marzeń. Czy taka osoba, która właśnie łaknie tej bliskości i ją coś boli, ma doświadczenia złe z miłością, myślisz, że jest gotowa zakochać się ponownie i będzie to świadoma miłość? Czy trzeba... Bo drugie pytanie, które mam w głowie zaraz, będzie do tego też zmierzało. Z mojego doświadczenia wynika, że absolutnie niemożliwe jest takie zdrowe wejście w relacje, bycie z kimś tak naprawdę, żeby to było po prostu piękne, jakieś sycące na wszystkich możliwych poziomach, jeżeli człowiek najpierw nie pokocha siebie. To są takie głupie słówka, ale one są ważne. No. To jest koeliada trochę. Tak, to ale jest. Poczekajcie, ale każdy poradzę. No. Dawaj, lubi. No. Dawaj koeliadę Bajnosowska. Dzisiaj robimy dyspensę na koeliadę, dobra? Dobra. Ale ja uważam, że wiesz, no trochę to jest przykre, bo rzeczywiście to są proste słowa jest to koeliada, natomiast z drugiej strony, gdyby tak się nad nimi pochylić uczciwie, to one są bardzo głębokie, wiesz, no naprawdę. Czyli, a brzmią? No typu, że nie jesteś w stanie wejść w zdrową, piękną relację i realizować idei związanej miłości, jeżeli po prostu nie zaleczysz swoich kurde ran. No. Pani profesor, jeszcze kolejne pytanie. Moja droga, czy jak uczymy historii, jest wiedza o społeczeństwie, czy nie powinniśmy tych młodych ludzi za pomocą literatury, muzyki uczyć, czym jest miłość? Zadać to pytanie, na które zadaje nam Hathaway od wielu, wielu lat. Czym jest miłość? Przyczyny, skutki, konsekwencje. Koszty. Nie? Że, bo mi się wydaje, że wszyscy, nikt nie ma pojęcia, czym to jest. Zwłaszcza jak jest młody i popełnia się wtedy bardzo dużo błędów. No i właśnie problem polega na tym, że moim zdaniem nikt z nas nie ma prawa stawać na drodze doświadczenia kogokolwiek, czyjegokolwiek. Czyli wydaje mi się, że jednak błędy trzeba popełnić, że tak jest skonstruowane to życie,
To może uniwersytet się, że... trzeciego wieku dla tych starszych, którzy już popełnili tych błędów masę. Dziękuję. Nie, wiesz, ja piszę te książki, bo głęboko jakby wierzę, że być może tam znajduje się jedno zdanie dla jednej konkretnej osoby, która na przykład sprawi, że ona zanim popełni po raz kolejny tego samego rodzaju pomyłkę, przypomni jej się to zdanko i zatrzyma ją na, przynajmniej na ten moment, który wystarczy, żeby zadać sobie pytanie, czy na pewno muszę. A potrafisz z tej książki wydystylować takie jedno zdanie, które twoim zdaniem jest ważne? Jedno. Jezu, nie pamiętam, ich jest tam strasznie dużo. Bo wiesz, do mnie trafiło, przeczytałem banalną, ciekawą tylko jeżeli chodzi o film Casino, biografię Sharon Stone i tam pada fajne zdanie, kobiety potrafią udawać orgazm, owszem, ale mężczyźni potrafią udawać całe związki. I coś w tym jest. No, ale ja też napisałam w jakiejś którejś z tych poprzednich książek, że można udawać orgazm, ale nie sposób udawać szczęścia. Myślę, że mężczyźni też tego nie potrafią. A czy to nie jest tak, moi drodzy, że łatwiej jest trwać w związku, który jest nieszczęśliwy? Po co? No właśnie, pytanie po co, ale a trudniej jest zdecydować się na ten krok i chyba mamy takich znajomych, którzy są w takich związkach bardzo wiele lat. Nie ma tam żadnej nadziei na to, że będzie lepiej, tylko jest jakiś strach przed powiedzeniem, to nie jest miłość, musimy się pożegnać. Ludzie nie umieją się rozstawać? Wiesz, ale moim zdaniem jest jakaś tanizna w tym, że ktoś powie, ja ciebie już nie kocham. Tylko ja próbuję właśnie powiedzieć, że... A może nigdy, w tym jest odwaga? Nigdy nie kochałeś tak naprawdę. Wiesz, bo te wszystkie sytuacje, przez które się związki rozlatują, one są żywym dowodem na to, że to nie była miłość, bo mam jakąś takie dziwne przeczucia, a może nawet szczątkową pewność jednak, że właśnie tak to działa. No kurczę, prawdziwa miłość jest jakby nienaruszalna. A nawet jeżeli coś się kończy, bo ta prawdziwa miłość zakłada również, że w związku druga osoba jest wolna. Jest wolnym człowiekiem, ma swoją drogę do przejścia, do przeżycia. Nikt nie ma prawa, bo to jest jakaś okrutna pycha. Po prostu przypuszczać, że tylko dlatego, że jesteśmy razem, my mamy prawo wymagać od drugiego człowieka, którego rzekomo kochamy, żeby zapomniał o tym, że ta droga od wejścia w ciało, wyjścia z matki do samego końca jest czyjaś poza nim. Po prostu to jest tylko tego drugiego człowieka. Ja nie mam prawa po prostu. Ja teraz dopiero to kumam. Ale ja cię teraz w takim razie zaatakuję. Mogę? No. Oczywiście intelektualnie i emocjonalnie wiesz, że jestem blisko, bo cię po prostu lubię i cenię. Bo jesteś osobą o dużym potencjale autorefleksji. No. Jesteś, nie? A nie masz takiego wrażenia, że nadmiar autorefleksji i stałe zwiększanie samoświadomości mogą prowadzić do takiego nadmiernej, kompulsywnej introspekcji? Czyli mówiąc językiem młodego Alena, przedawkowania siebie. Czyli nakręcasz spiralę albo negatywnego, albo dążysz do spirali pozytywnego myślenia za wszelką cenę. O nie! Ale dobra teza! Przyznaj. Tak, to ładnie w słowach, umiesz w słowo, to bardzo ładnie się tego słuchało. Natomiast... To teraz zobaczę, jak się posłucha twojej odpowiedzi. Ale z czego ty w ogóle wnioskujesz, że... Z przyglądania ci się w rzeczywistości. Ale kiedy ty mi się przyglądałeś w rzeczywistości? O! No jak się te 5 razy w życiu widzieliśmy. No to jest, sam przyznasz to. Ani ja ciebie nie widziałam, ani ty mnie. Wiesz, to jest książka. To jest ileś tam stron. To jest jakby działanie... właśnie tego typu. Siadam i po prostu i myślę i piszę. Ale przecież ja nie robię tego na co dzień. Na co dzień, i to mówię, to jest wcale nie stara sprawa w moim przypadku. To jest dosyć nowe. To trwa ledwie kilka lat. Ja głównie nie robię takich rzeczy. Ja jestem bardzo szczęśliwa od kilku lat, ponieważ ja żyję po prostu. I nie robię bez przerwy, wiesz, rzeczywiście... Jak mówisz, jestem bardzo szczęśliwa od kilku lat, to trochę to robiłaś chyba wcześniej. Robiłam, ale no wiesz, nieskutecznie przez wiele lat. A piosenki nie są terapią? Niektóre? Troszkę są. No, a wychodzenie, szukanie akceptacji świetle reflektorów to nie jest terapia. Tak, ale wiesz, no to wszystko było nieskuteczne, ponieważ nie było w tym rzetelności. A czy to nie jest tak, Kasia, że ty po prostu jesteś na takim etapie, do którego ja się zbliżam, mimo że jestem metrykalnie sporo starszy, że ty chcesz żyć na tak, żyć z hasłem, sama piszesz w tej książce, kocham Dawida, kocham Sanach, kocham Dodę. No i co? Bo zastanawia mnie, pamiętasz aferę z Karolin Derpiński? Czyli ty zrobiłaś niewinny żart na Instagramie, a potem miałem wrażenie,
bardzo subiektywne, jeżeli nie chcesz o tym mówić, to powiedz, że bardzo cię to dotykało, bo poczułaś, że ktoś może odczuć, że ty jesteś wroga albo ironicznie złośliwa. Wiesz co, to mnie dotknęło i trwało to wrażenie, myślę, że z półtorej doby. To jest długo czy nie? To jest bardzo krótko i to jest właśnie ta zmiana, bo dawniej bardzo wiele rzeczy dotykało mnie i to się utrzymywało we mnie strasznie długo, za długo. A teraz... jaki mechanizm się tutaj wyzwolił? No, sparodiowałaś się trochę na Instagramie, co było obiektywnie zabawne. Słuchaj, chodziło mi bardziej właśnie, to, podobnie miałam z tymi feminatywami, bo to są dwa moje wielkie skandale z tego roku. Tak. I zasadniczo chodziło o ten sam temat, że nie byłam wystarczająco precyzyjna, żeby ktoś nie mógł mi zarzucić rzeczy, które po prostu są całkowicie poza moim spektrum zainteresowań. A co to znaczy ludzki? W przypadku żartu precyzyjna? Ten żart był, forma tego żartu była jego treścią i odwrotnie. Ale... czy to nie jest tak, że my, jak my teraz jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zastanowić się trzy razy, czy jakiś żart kogoś nie tak, urazi? I to tak. I ta grupa, która tak. może być urażona, już jest bardzo, bardzo szeroka. Ale wiesz, ja uważam, że to doświadczenie było bardzo cenne, bo... Ale czego doświadczyłaś? Nazwij to, bo ja nie rozumiem. Niezrozumienia. Ale miałaś poczucie wstydu, czy poczucie, że zrobiłaś komuś krzywdę nieświadomie? Nie, miałam poczucie bezradności. Wobec interpretacji? Tak. A to nie jest tak, że w przypadku żartu to ty odpowiadasz za to, co robisz, a nie za to, jak to rozumieją ludzie? No wiesz, ale no są, wiesz, jeżeli ktoś mówi, że jestem hejterem, to no nie chcę być tak interpretowana. Ale nie w podstawie jednej zabawy można dostać w Polsce etykietkę hejtera? Naprawdę? Można. Już, tak? Można. Tak. Czyli ty byłaś hejterem, tak? Tak. I właściwie ze wszystkich możliwych reakcji na ten żarcik, tylko to mnie dotknęło. Ale spotkałyście się z panią Caroline? Nie. Ale spotkacie się jeszcze? Ja nie sądzę, żeby ona bywała tam, gdzie ja siedzę głównie, czyli u mnie w domu. Powiedz mi... To bardzo ładne. Nie ma jej w salonie. A powiedz mi, z czego wynika to, że właśnie jesteśmy tacy przewrażliwieni i że stosują tą poprawność w każdej formie jako oręż różne grupy, które moim zdaniem de facto podnosząc rączkę i protestując, obnażają swoją słabość, bo trzeba iść dalej i nie zwracać uwagi. No, z każdego z nas tutaj się dość dramatycznie i dość hardkorowo śmiano i chyba nikt nie przywiązywał do tego zbyt dużej wagi. No. Wiesz, ja nie wiem, ja jestem chyba za głupiutka, żeby ogarnąć to, natomiast tak jakoś intuicyjnie, nie wiem, wydaje mi się, że zmierza to wszystko w koszmarnym kierunku, że to nie tak powinniśmy się rozwijać. Monty Python już by nie stworzył żadnego ze skeczy i nie dostałby pieniędzy od BBC na żaden ze swoich filmów. Nie wiem, wydaje mi się, że któregoś dnia gorzko zapłaczemy nad tym, że wybraliśmy taką metodę na funkcjonowanie. A propos wybierania metody, to wyobraź sobie, że jest rok... Jezu, Piotruś, nie wiem, ile miałeś lat. No. 1992, jeżeli dobrze pamiętam. 10. I koledzy nie zabierają ciebie, Kasi Nosowskiej, do Jarocina na festiwal. I nie wygrywacie tam, bo cię tam nie ma. Może oni są. Czy dzisiaj byłabyś na podobnym pułapie świadomości i byłabyś autorką książki Nie mylić z miłością? Słuchaj, ja nie wiem tego, dlatego że jeżeli na przykład, tu bym ci tak odpowiedziała, gdyby się okazało, że moim przeznaczeniem było, nie wiem, śpiewać, to bez tego Jarocina wiem, żebym to robiła, po prostu. Tylko nie sprawdzimy tego, bo to nie wiadomo. Myślę, że gdyby nie zespół Hej, tak bym śpiewała. Bo zespół Hej to nie był pierwszy zespół, w którym śpiewałam. Byłaś też wcześniej w Jarocinie, z tego co pamiętam. Tak. I myślę, że jeżeli taka była moja... jeżeli taką drogę musiałam po prostu przebyć, to by się po prostu stało. Tak myślę. A ile razy miałaś ochotę w życiu rzucić śpiewanie? Parę. No. Ale to były przyczyny, powody artystyczne, czy... Nie, nigdy nie artystyczne. Ludzie? Raczej jakiś taki rodzaj chyba nieprzystosowania jakiegoś takiego mojego. No, wiesz, jest to dosyć spory paradoks, że ja wykonuję taki zawód, bo nie posiadam cech, które sprawiają, że wykonując taki zawód czujesz się dobrze i u siebie. To jest zawsze dla mnie łamanie pewnej kości w sobie i mam to do teraz. Teraz już od jakiegoś czasu sobie dorobiłam do tego jakąś taką inną treść, żeby móc ją w sobie rozważać i dzięki temu jakby wykonywać ten zawód. Czyli uznałam, że bazując na tym, co piszą i mówią do mnie ludzie, jestem
do czegoś przydatna. Więc z tego się odbijam do wychodzenia na scenę. Ale wiesz co, byłem też dzięki twojej uprzejmości parę tygodni temu na jedynym, no jednym z dwóch koncertów w katowickim Spodku, Full. W ogóle piękne wydarzenie i wzruszające. Bubek był najlepiej ubrany na perkusista i przebierał się w trakcie koncertu, tak. Co było w ogóle Lady Gaga. Ale zobaczyłem coś, co wędruje za tobą od właściwie samego Jarocina, bo ja byłem w 92 roku, byłem wtedy jednym z jurorów. Co wędruje za tobą od początku? Jakiś rodzaj zdziwienia i ciągłego niedowierzania, że ludzie są dla was, ale przede wszystkim, nie oszukujmy, są dla ciebie. I ja już nie wiem, czy to jest twój nawyk i konwencja, czy naprawdę masz w sobie ciągle to wielkie zaskoczenie. Przyszli, jestem dla nich intrygująca. Mam non-stop zaskoczenie. Na każdym jednym koncercie, wiesz, teraz to już pewnie wynika z tego, że ja strasznie długo to robię. A wiem, jaka jest oferta bogata. Mm-hmm. Więc to, że ludzie decydują się na to, żeby spędzić wieczór ze mną, z którymś zestawem moich kolegów, to dla mnie to jest coś. Wiesz, ja nie wiem, ja myślę, że po prostu jestem chyba jakoś trochę z innej bajki, tak mi się wydaje. Czyli zadajesz... To nie masz duszy estradowca? Nie mam. A jeżeli... Zadajesz mi to pytanie, startując z takiego poziomu dużej świadomości i wiedzy na temat tego, czym jest na przykład show biznes, jacy są ludzie tam, kto go zasila. I z takiego poziomu startując i zadając to pytanie, możesz je zadać, a możesz nawet być podejrzliwy wobec mnie. Natomiast ja nigdy nie byłam głęboko unurzana w tym. Zawsze byłam jednak na aucie. I to prawdopodobnie ten mój jakiś, nie wiem, te cechy takie bardzo moje osobnicze po prostu spowodowały, że nie byłam w stanie się w tym jakoś zanurzyć. Ale wiesz, że wychodząc dzisiaj trochę z myśli, które uprawiasz w książce Nie mylić z miłością, to ja bym powiedział, że taki rodzaj sztywności czy braku spontaniczności, to mogą wyobcowania na scenie, to może być jakiś emocjonalny efekt dzieciństwa albo urazów z dzieciństwa. Myślałaś kiedyś o tym? Że ciągle na scenę wychodzi 6-letnia Kasia. Wiesz co, już teraz nie, bo ja już teraz podciągnęłam dzieciaka w sobie do PESEL-u. Już jesteś w zgodzie, tak? Nie, to nie jest jeszcze na równi. Bo ja jeszcze nie jestem. Ja nie jestem jeszcze pracuję nad tym, natomiast na pewno jest to osoba pełnoletnia, to już wiem na pewno. Czyli to jest ogromny sukces, bo rzeczywiście byłam bez przerwy dzieckiem, wykonując czynności osoby dorosłej, rodząc dziecko. Wystraszone i tak dziecko dalej. Na scenie, matka, wystraszone dziecko tak matka. Tak było, tak. Ale teraz myślę, że teraz z kolei mam w sobie rodzaj takiej nieśmiałości, bo ja rozumiem, czym to jest być przed ludźmi na scenie. To jest kurde coś. A co, zobowiązanie? Obietnica? Nie, to jest bardzo wyjątkowe, że ja mogę stanąć przed mikrofonem. Ja to normalnie wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, czym to jest. To jest wyjątkowe. Wiesz, nie każdy może stawać przed ludźmi i się do nich zwracać. To jest przywilej. Mega. Więc ja to bardzo, bardzo szczególnie traktuję. Czyli to też powoduje na pewno na ten moment mojego życia jakąś nieśmiałość ogromną. Powiedziałaś, że przychodzą ludzie, dużo ludzi na ten koncert i ty czujesz się... że nie czujesz się komfortowo do końca z tą sytuacją. A jakie skutki miałoby to, że nagle na ten koncert nikt by nie przyszedł? W co wątpię? Myślisz, że to by mogło zasieć spustoszenie jakieś w twojej głowie i w sercu? Prawdopodobnie to, że ja sobie to zakładam i mocno wyobrażam, powoduje, że się tak dziwię, że są, wiesz. Ja to przekontemplowałam w głowie. Znaczy, kurczę... Wiesz, ja dzielę życie na to sprzed 6-7 lat i na to teraz, więc teraz ci odpowiem, że no nie darłabym szat. Okay. Myślę, że uznałabym to, bo teraz w taki sposób funkcjonuję, że wszystko, co mi się przytrafia, jest właściwe, chociaż mogę tego nie rozumieć. Dlaczego? Ale wiem, że jest właściwe, no bo tak mi się układało w życiu. Że jakby nie przyszli, byś powiedziała, okej. Okay. To jest moich starań. Nie, uznałabym, okej, okay, tak ma teraz być. Ale i teraz usiadłem i co dalej? Ale spojrzyj mi w oczy teraz, widzisz moje oczy? No. Powiedz mi uczciwie, nigdy nie miałaś ochoty, żeby wziąć taki rozbieg na scenie, nie wiem, w Jarocinie i rzucić się w tłum. Przecież zrobiłam to. No i bo? Zrobiłam no, to. No ale właśnie, co kierowało tobą? Było tak zajebiście w Poznaniu. No. W klubie Eskula była jakaś taka energia, taki szał pały, że to zrobiłam. I jakie to uczucie? Wiesz co, było to wspaniałe uczucie, bo ludzie mnie nie upuścili, czyli... Ale miałaś, jak leciałaś, miałaś takie cholera, jestem w powietrzu. Nie,
wiesz, to są to jest mniej niż chyba ułamek sekundy. Mikrosekunda. Tak, ale ja wiem, że ja wtedy myślałam o tym, że jestem za ciężka i że zrobię ją. I co, złapali? Złapali, no. Nie jak się poczułaś? Wrócili z powrotem na scenę. No ekstra to było. Poza tym ja bardzo marzyłam, żeby to zrobić, bo widziałam, jak wielu to robi, no. Kiedyś Kukiz na moich oczach się rzucił w Jarocinie, ludzie się rozstąpili, się połamał. No do tej pory się rozstępują. No jest ryzyko takie zawsze, nigdy nie przewidzisz. No. Tak, on już nie ma swoich fanów. Czy my teraz nie robimy przerwy? Jeszcze 7 minut. Jeszcze 7 minut. Dobrze, to ja mam pytanie poważne. A propos tego szczęśliwości, bo cały czas podkreślasz, że kilka lat coś się stało. I czy wchodzenie w buty osoby szczęśliwej to jest takie pstryknięcie? Nie. Czy jest to etap? Tak. Ale jeżeli jest to etap, to jaki jest ten przełomowy moment, kiedy nagle twoje serce, twoje ciało podpowiada ci, kurczę, blade, jest właśnie inaczej ciało niż było. Tak, to ciało. Jestem, nie wiem, bo ja też wierzę w to, że jak patrzymy w lustro, jeżeli jesteśmy weseli, inaczej tak. W ogóle, inaczej tak. Się na siebie patrzymy, inaczej włosy rosną. Więc pytam się, co to był za moment, kiedy ty zdawałeś sobie sprawę, kurczę, ta przemiana idzie w dobrym kierunku. Słuchaj, no ja dnia nie podam, ale ja pamiętam, że to było rzeczywiście, to była podpowiedź ze strony ciała, bo ja przez całe życie, przyrzekam, miałam no, pod splotem słonecznym, w brzuchu. Kule. Mhm. Rodzaj zacisku. Mhm. I wiesz, interpretowałam go różnie, czasami wydawało mi się, że jestem głodna, no to sobie pojadłam, no bo ciągle to miałam, więc wiadomo, jak to się skończyło, prawda? A niemniej jednak ten rodzaj zacisku i kuli tutaj, lęku takiego rodzaj, że cały czas czujesz rodzaj lęku, nic konkretnego. To jest oczywiście, że jakby ktoś za tobą chodził, nie wiesz, kto to nie, jest? Nie, to jest taki chce? Rodzaj, że cały czas masz taki... No, ja mam nerwicę tam kiedyś jakby zdiagnozowaną, czyli no jestem typem takim, kurczę, wiesz, no to jest, tak mają ludzie, no wielu tak ma. Więc któregoś dnia uświadomiłam sobie, że ja nie czuję ani tego w brzuchu, ani tego w gardle. I to było tak wspaniałe. To jest w ogóle szał pały. Dla mnie, jeżeli chodzi o wszystkie nagrody świata, to jest, mówię, to jest moja nagroda zajebista. Wiesz co, próbowałem przeczytać 2 czy 3 dni temu książkę Woman in Me, chyba tytuł, biografia Britney Spears. Jest hitem, sprzedaje się. Przerażająca, chociaż napisana tak, jakbym czytał piosenkę country, ale może za dużo biografii przeczytałem. I tam przeraża mnie powtarzająca się fraza bezduszny show business. Jej inicjacja, alkohol 13 lat, narkotyki 13 lat, pierwszy seks niewiele później. Cieszysz się dzisiaj, że u nas, kiedy debiutowałaś, nie było takiego show biznesu, czy żałujesz? Nie wiem, no u nas też był taki, jaki był po prostu. No i też nie mogę powiedzieć, żeby... Ale był higieniczny dla ciebie? Jak sobie myślę, że nie był higieniczny. To jest w ogóle bardzo... No nie wiem, to jest w ogóle bardzo specyficzne coś, więc... Szczególnie w tamtych czasach, kiedy, no mówię, jeżeli chodzi o jakieś takie biznesowe kwestie, wszystko dopiero zaczynało, wiesz jak to było. No, że no to wiem, że zostaliście finansowo wydymani, ale ja pytam o taką sferę obyczajową. Czułaś, że trafiasz do jakiegoś świata, który jest pułapką? Czułam, że jest wymagający, że wiesz, no biorąc pod uwagę te moje cechy, że ja nie czuję się tam komfortowo. Natomiast no były momenty, które były dla mnie ekstremalnie przytłaczające, ale też pamiętam, że jakoś, wiesz, no może ta moja osobność jednak mi pomagała po prostu jakoś niespecjalnie się nadwątlić w tym wszystkim. Ale czułaś, na przykład tak, miałaś taki moment, że czułaś, że jesteś dziewczyną z plakatu, ze sceny, która jest atrakcyjna także erotycznie, seksualnie dla mężczyzn? Nigdy nie miałam takich tematów w tej branży, ja. Ale w głowie nie miałaś tego, czy w ogóle do ciebie to nie docierało? Ale chodzi o to, co teraz się dzieje tam. Nie, czy czułaś, jak zaczynaliście, no były lata 90, no byliście największym polskim zespołem przez lata, dekady. Nie miałaś takiego poczucia, jestem atrakcyjną. Mówiąc inaczej, myślałaś o sobie, jestem fajna dupa, fajna laska? Nie. Bo? No bo nie myślałam tak, nie uważałam tak. A wiesz, że Muniek Staszczyk non-stop chodzi i mówi, że go kupiłaś? Tak mi to kiedyś powiedział. Tak. Też nie powiedział? Szczególnie jak miałam kiteczkę, tak. Ale dlaczego tak Kasia nie myślała? Ja jestem przekonany, że Kędzior i ja o sobie tak myślimy, nie? Ojej, oj, tak. Ale ja się sobie po prostu nie podobałam przez bardzo wiele lat. A wiesz, że ty byłaś ładną, jak się poznaliśmy, bardzo fajną dziewczyną? No właśnie, ja tego tak nie widziałam. No, mi się wydawało, że jestem bardzo nieładna. Miałaś bardzo... Głupio tak mówić w czasie przeszłym, ale... No... Tak nam dzisiaj daje gramatyka. Ja uważam, że byłaś bardzo atrakcyjną, z fajnymi rysami dziewczyną. Pamiętam, jak cię poznałem w Jarocinie, potem pierwszy wywiad w Trójce, przychodzi dziewczyna z charakterem na twarzy. To się w popkulturze nie zawsze zdarza. Nie, no ja nie widziałam siebie jako osobę urodziwą, ale
historia pokazała, że byłam typem dla pewnego rodzaju amatorów. Kilku było. Dobrze, wrócimy. O, to jest dobre. Tak, wrócimy. No to co jest Paweł, ale mój Paweł, mój obecny mąż, przecież on, my się poznaliśmy... Jesteś 30 lat z nim chyba. Nie, 23, ale poznaliśmy się 30 lat temu. To były pierwsze osoby, które poznałam w Warszawie, jak przyjechaliśmy z Chemii. To był 93 rok. To był zespół Ahimsa jeszcze chyba. To był zespół Ahimsa. I on mnie poprosił o chodzenie prawie natychmiast. O chodzenie? O chodzenie. Co? I co powiedziałeś? Ale ja nie byłam gotowa. Nie chciałaś chodzić z Pawłem, swoim przyszłym mężem? A potem Paweł i ty mieliście przed jeszcze jakichś chłopaków i dziewczyny? No, mieliśmy. A. Ja nawet znałem ze dwóch albo trzech Kasi chłopaków. Bardzo fajni. Nawet znam tatę syna Kasi. Tak. Czyli par excellence. Którego, z którym zapoznał mnie Paweł. A ile razy Paweł ci wypominał to, że nie chciałaś się chodzić z nim chodzić od razu? Bo nie, on mi nie wypominał, on po prostu czekał. On cały czas czekał. A potem różne rzeczy nam się... Tak się teraz mówi. Waran na kamieniu, chodzić? Czekam. Bo ty w swojej książce poruszasz taki temat. Powiedz mi, czy... Nie, bo ja na przykład jak ktoś mówi walnąć w ślinę, to mi się żyga. To porozmawiamy o tym, bo no to jest... Lubię. Ja sobie nie zaznaczyłem to sobie. Jezu, pocałunek. I po przerwie porozmawiamy o ślinakach, Kasia, i ślinie. Oboje jesteśmy po 30. Nie tak. Masz wrażenia, już przed przerwą, że pocałunek jest bardziej seksy niż seks? Zaraz wracamy. Nie, no zaraz nie, właśnie nie. A ja zostawcie mam... i trzy kropki. Na równi. Wracamy. Naprawdę? Wojewódzki, ja Kędzierski, Nosowska. Dziękuję. Dziękuję. Lubisz się całować? Na podcast w dobrym smaku zaprasza Body Chief, producent diety pudełkowej, w której ty wybierasz. Wracamy do rozmowy, której partnerem jest Play, oferujący światłowód aż do 5 gigabitów na sekundę.
Jesteśmy znowu. Kasia Nosowska naszym gościem. Kuba obiecał, że mogę zacząć ten wątek. Byle całowanie na później. Całowanie jest na później, na deser, ślimaki i inne. Dobrze. Ja tak się zastanawiam, czy... bo jest taki efekt, że ty wychodząc ze spotkania zdajesz sobie sprawę, że mogłaś coś komuś powiedzieć, to jest nawet nazwane syndromem jakimś tam, co powinnaś powiedzieć i chciałaś powiedzieć, ale dopiero na schodach zdajesz sobie sprawę, te słowa nagle się pojawiają, no. I ta refleksja, jak powinnaś się zachować, kiedy ktoś jest dla ciebie niedobry i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie jest to, jest takie, czy do tej pory jest jakaś zadra w tobie i nie chodzi tutaj o finansowe sprawy, tylko o to poczucie, że ktoś ciebie brutalnie oszukał na początku kariery. Czy ty do tego sobie jeszcze wracasz? No, były takie sytuacje, ale już nie wracam. A da się z tego, jak się wyleczyć z czegoś takiego? Bo to była bardzo brutalna sytuacja. Kuba sam wywołał ten temat. Wiesz, czym się to leczy? No? Myślą o śmierci. Aż tak? Tak. A ty... Że jak rozumiesz, że możesz umrzeć i to może nie być starych lat, tylko może to się stać w każdej sekundzie. No przecież mamy znajomych, którzy już poodchodzili i to się stało czasami zupełnie nagle, bez zapowiedzi wcześniejszych. To jak sobie to uświadomisz tak bardzo, bardzo głęboko, to rozumiesz, że po prostu nie ma czasu na to, żeby... Nie to, że to jest burza w szklance z pomyjami, no. A nie, czy... że po prostu to było, tego już nie ma. Nie możemy tam wejść i rzeczywiście, realnie coś tam... zamanipulować tamtym zdarzeniem. Po prostu tego nie ma. No było. Nie istnieje już. A czy z tą szczęśliwością łączy się też bardziej ciekawość niż strach przed śmiercią? Także jak jesteś szczęśliwy, to sobie myślisz, kurczę, w końcu wszyscy umrzemy. A ja miałam fajne życie. Nie, no miałam ekstra życie, no. Jezu, błagam was, co to za tony topadowe. Ej, ale to jest wspaniałe, no ja po prostu... Ja chcę porozmawiać, bo ja... Znowu ja. Powiem coś o sobie. No. Ja z każdym dniem Jako, że dobrze się ze sobą czuję, akceptuję to, że każdy... Co? Nie, dobrze. Ja tylko powiem i pani Kasia się do tego odniesie. Proszę. Pani Katarzyna. Że po prostu mnie to coraz bardziej ciekawi, co tam jest. Ale co ci obchodzi... Słuchaj, znowu popadasz w skrajność. No. Drugi koniec kija. No. Opędzlowujesz. Nie ma przeszłości. No nie ma. Bo nie ma. Nie ma. Ale przyszłości też nie ma. To zapisałem, pani profesor. Czyli przyszłości też nie ma. Czyli jaki ma sens zastanawianie się nad tym, co będzie potem? Tymczasem między nogami przelatuje ci teraz, czyli twoje życie cenne, najwspanialsze, zajebiste. Ale jest wspaniałe, to prawda. Aha. Ale czy ciekawi cię ten moment sam przejścia? Że tutaj machamy wszyscy i duch Nosowski gdzieś leci w górę. Nie, ja na przykład mam czasami, zastanawiam się, co będę aktualnie oglądała. Na tym Netflixie. I czego końca się nie dowiem, przez to, że się zawinę. Ja widziałem ostatnio, jak już jesteśmy po pogrzebach, na polskim cmentarzu fantastyczny grawerunek na grobowcu. Było takie napisane, co się gapicie, też byśmy woleli leżeć na plaży. Fantastyczne. Ekstra. Kasia, czy ty, nie, powiem inaczej, Nosowska, czy ty grasz na jakimś instrumencie? Nie. I ty jesteś muzykiem? Tak. A nie przeszkadza ci to? Smutno mi jest z tego powodu. Na niczym? Na niczym. Na czym próbowałaś? No próbowałam na gitarze, próbowałam na bębnach, na fletni pana próbowałam tego lata. Na fletni pana, bardzo rock'n'rollowy instrument. Nie, no ale no, dostałam od menadżerki i nie, po prostu nie gram na niczym i strasznie, strasznie nad tym boleję. Ale jest ci wstyd czy głupio? Nie, żałuję, bo ja na przykład słyszę muzykę i ja myślę, że... Myślę, że nie odejdę ze sceny spełniona, ponieważ nie mogę sobie sama skomponować, bo nie umiem tego przełożyć, wiesz, a wiem, że umiałabym w głowie, czyli w głowie mam muzykę, ale, ty bierzesz, ale nie umiem zagrać. Ty bierzesz udział w procesie tworzenia, komponowania muzyki, masz jakieś sugestie, wskazówki, własne pomysły. Tak. I jak to wyrażasz? Tim, 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 tak. Tim, tim. Mówisz tak, aha. No, albo, no wiesz, no to są, właściwie to aż żal, że tego nie mam archiwum tych wszystkich moich prób wyrażenia, o co mi chodzi. Bo to są, ja lubię słowo, więc próbuję słowami, ale pracuję z facetami, więc oni nie do końca, kurde, kumają te określonka takie. Ja się staram, używam metafory. Ale na przykład, no, że mówisz... Nie wiem, wiesz, żeby to było takie bardziej, wiesz, nie zielone, ale takie bardziej, wiesz, jakbyś rozbielił trochę jeszcze bardziej, trochę, nie wiem, pistacje rozbielił, no to... I weź to za. I ten Żabiełowicz tam stoi z tą gitarą? No nie. I mówi... że muszę mówić, wiesz, to jest tak jakby, jak czasami patrzymy na twarze z Pawłem i mówimy, ty patrz, to jest miks
tego, tego i tego. I to są, i patrzymy i tak, to jest dokładnie ta twarz. Ta twarz zawiera w sobie elementy trzech różnych osób, które my widzimy, że tak jest. I ja właśnie mówię, to powinno być tak, jak nie wiem, kojarzysz ten kawałek taki, to tak, to żeby tam gitara była właśnie tak zbrudzona, ale nie tak zbrudzona jak tam. No wiesz, no to jest to męka. To jest twój proces komponowania, męka. Ale oni nauczyli się już twojego języka? Mniej więcej już? Na przykład z Foxiem teraz pracuję od lat i Fox kuma mnie bardzo. Okej. Okay. No. Czy jest jakiś twój tekst, twój własny, którego wykonywanie cię dzisiaj intelektualnie krępuje? Nie. Są chwile... Nie, w ogóle mnie to nie krępuje. Też nie? Nie. Ale dlatego, że masz taki poziom samoakceptacji, czy dlatego, że uważasz, że są zajebiste? Nie, no co ty? W ogóle nie uważasz, że są zajebiste. No właśnie. Dlatego, że ludzie je lubią. Lubią. Ten zazdrość uwielbiają. Tak. Ludzie lubią te rzeczy. I czy jesteś populistką? Nie, po prostu lubię sprawiać przyjemność ludziom. Oni się cieszą, kiedy to słyszą, więc ja się cieszę, że mogę im sprawić przyjemność przez chwilę, wiesz, wieczorem tego dnia. Ja mam takie dzisiaj po raz pierwszy wrażenie, czy tobie się głos obniżył, czy to jest dzisiaj forma dnia? Mega mi się obniżył. Super, brzmisz. Bardzo. Jak zamykam oczy, to widzę czarnoskórą, mega bluesową. Mi się obniżył, naprawdę. Ile miałaś lat, kiedy po raz pierwszy chciałaś sama, z własnej woli, bez żadnej sugestii, nazwać rzeczywistość w tobie albo obok ciebie i przelać to na papier? Mówię o takim pierwszym quasi-autorskim spełnieniu. Ile miałam lat? Tak, bo to mnie ciekawi. Jaka to była sytuacja? Jesteś jednak dosyć znaną autorką tekstów i część twojego libretta funkcjonuje w języku. To było... Co ciekawe, no... Druga klasa średniej to jest... Jaki to jest? 16 lat? Tak. No i? No co no, jak każda nastolatka zaczęłam pisać wiersze. I potem taki plik tych wierszy dałam mojej pani, znaczy nie mojej wychowawczyni, tylko takiej drugiej pani od polskiego, bo mojej się wstydziłam dać, żeby mi powiedziała, czy to ma sens. A ona mi powiedziała, że nie ma żadnego. Mówisz poważnie? Tak. I się strasznie zamknęłam. Mam te, do tej pory mam te rzeczy. No są wstrząsające, naprawdę. Ale nie są wcale takie. Ja bym takiej dziewczynce nie powiedziała, że to jest bez sensu. Ale jeżeli słuchałaś naszej rozmowy z Lechem Janerką, jego, jak go skrytykowano w szkole, jego grę na gitarze, to 15 lat nie grał na gitarze. Ja się zastanawiam, czy kiedykolwiek powstał raport, taki czarny raport o milionach skrzydeł, które podcinali nam nauczyciele. Słuchaj, myślę, że nie ma osoby, której nie przynajmniej paru piór nie wyrwali. No. Czy jeżeli sama już piszesz książki, to zmienia się odbiór książek przez ciebie czytanych? Że inaczej się je pochłania? Że patrzysz na to z perspektywy kogoś, kto pisze? Warsztatowca. Warsztatowca? Ja bardzo mało czytam teraz. Bo? Nie mam czasu. Jezus, ale to może jest... Może szczęśliwi ludzie nie muszą czytać. Po prostu. Nie mam czasu. Wolę sobie obejrzeć jakiś film. No, no dobrze, a jakie filmy cię kręcą? Albo bo ja zawsze o to pytam, takie, bo... Wiesz, no to takie filozoficzne. Ja czytam tylko biografie albo książki historyczne. No, beletrystyka mnie w ogóle nie interesuje. Ja właśnie też ja przeczytałem w życiu tak dużo, że wydaje mi się, że to enough. No. Nie czytam już też beletrystyki w ogóle. Mm-hmm. To co oglądasz? Słuchaj, Hotel Paradise, Love Island. Nie? Tak, aż tak? Tak. To wspaniałe. I mówisz ale... tak, mogłabym tam być. Nie, nigdy. Nie chciałabyś oglądam skoczyć to, w bikini? Nie, ja a na takiego, na tego, co zarządza tym, tą całą menażerią, na takiego hosta, gdybyś dostała nie, taką nie, nie propozycję. Ale poczekaj, jaką emocję, jaką radość, jaki wabik zmysłowości do ciebie trafia, że oglądasz Hotel Paradise? Mi się wydaje, że to jest piekielnie jałowe, nawet to nie jest zabawne. O, nie, nie, nie. No. Tam jest jakaś diagnoza kondycji... O, tak. Czyli? O nie, no tam są, wiesz, tam to po prostu, ja nie, wiesz, ja mało wychodzę z domu, więc ja sobie oglądam świat. Przez telewizję? Tak, ja sobie oglądam ludzi. I czego się dowiadujemy na przykład z Hotelu Paradise? Na przykład, wiesz, czego się dowiadujemy? Ja to powiem wreszcie publicznie. Chciałam to zrobić na Instagramie, ale ja to powiem, ja pomogę tym ludziom. Mów. We wszystkich programach tego typu, bo tam chodzi o miłość i te różne relacje i o vibe wspólny, wiem, jak się tam mówi. Zresztą nie jestem jedyna, bo Błażej Król, mój serdeczny kolega, po prostu my mamy razem na to przelot. Po prostu my oglądamy to i się tego nie wstydzimy powiedzieć. Tak więc chcę powiedzieć, wszyscy w tych cholernych programach mówią, zauroczyłem się w tobie. Albo ona mówi, zauroczyłam się w nim. Czy ktoś z produkcji mógłby tym ludziom powiedzieć, że nie mówi się tak? Ja dostaję szału, kiedy to słyszę. Mówi się, zauroczyłem się tobą. Zauroczyłam się nim.
Nie w nim. I ty oglądasz to z powodów lingwistyczno-ortograficznych? Z różnych powodów. Teraz zwalniają wydawców w Polsacie. No nie, masowo. No ale czy naprawdę to już jest tyle lat oglądania? W każdym sezonie tak robią. Dlaczego? No, ale to jest bardzo... Przepraszam, to jest tak... Jesus, no nie mówi się tak! Uspokój! Od razu mówimy, rozbierajcie się, lejcie się, bijcie, ale mówmy, zauroczyłem się tobą. Nią, tobą, nim, nie w nim. Czy ty się podniecasz tak bardzo przed telewizorem, jak widzisz, że ci ludzie są niedobrani? Czy ty dzwonisz do króla i mówisz, czy ty widzisz, co, tak, kogo... Tak, że Marta jest skrachem. On się w niej zauroczył. Tak, nie w niej! No wiem, no mówię, no, cytuję. Tak. On ze swoją żoną, z Iwonką razem oglądają. Ja, Paweł niestety nie chce ze mną oglądać, oglądam sama, to jest moja część, on jeździ na rowerze. Natomiast z nimi tak, jak najbardziej, na bieżąco konsultujemy. Ale czy mamy się niepokoić o polską młodzież oglądając, poza jakimiś wpadkami stylistyczno-ortograficznymi? To jest program, który pokazuje, tak, jest światło w młodych Polakach? Nie, to jest program, który pokazuje to wszystko, o czym na przykład no, pisze, no, że po prostu mylą też młodzi ludzie, no kurczę, że są zagubieni, że rozpaczliwie potrzebują akceptacji, uwagi. A nie masz wrażenia, że to jest trochę pornoteatr? Że oni też udają? Nie, oni też chcą sławy. Tak. Oni chcą pieniędzy. Może nawet bardziej sławy niż miłości. Ja myślę, że oni tam jadą po przygodę. Niektórzy tak. Finansową, tak. Erotyczną, ale nie... Do słoneczka też jadą, tak. Niektórzy się poopalać. Ja to wszystko szanuję, rozumiem. Natomiast ogólnie, no wiesz, no widać, że po prostu młody człowiek masowo jest zagubiony. No. A ty jak byłaś dojrzewającą dziewczynką, powiedzmy, nie wiem, no początek liceum, koniec podstawówki, to miałaś jakieś swoje fantazje takie zmysłowe, niewinne, z kimś z plakatu, nie wiem. Jasne. Czy bardziej Janek Kos, czy bardziej Kurt Cobain? I ten, i ten. To szeroko. Piszę o nich przecież. No wiem, ale dlatego cytuję. No. No, bo ja rozumiem Janek Kos, ale Cobain? No, Cobain na maksa. Naprawdę? Ale co, ta sama piękny. Autodestruktywność jego, czy uroda? Piękny, po prostu wszystko. No, jaka charyzma, że ja kochałam Nirwanę, no. Mhm. Teraz na Instagramku są filmy Cobaina, które no, wtedy nie mieliśmy dostępu i tam dużo poza koncertów, jak tam z kimś pali papierosa i jakieś... Jezus, jaki wspaniałe, wspaniałe. Boże. Dobra, to teraz wróćmy do... Styl ubierania podobał ci Cobaina? Bo mi się to u niego podobało. To dobrze. Czy trochę tak jak nasz Kędzior, nie? Czy Kurt Trudno Love... sobie kogoś innego wyobrazić. Ja się popłakałam, jak on się ożenił z tą... Czy Courtney Love ma... Popłakałaś się z Courtney Love? Czekam. No jak wiesz, Love się skończył. Czy ona ma coś wspólnego? Z kim? Z finałem. Pobawmy się w teorię. Czy ona ma? No, oglądałam ten film. No. No właśnie. Ma czy nie ma? Jest szansa. Może. Dobrze. Wróćmy może do całowanek no. I do języka polskiego, który ja osobiście uważam, że jest... Może po prostu mój zasób słów jest ograniczony, ale uważam, że nieporadnie radzi sobie w kwestii na pewno intymnych spraw. Nieprawda. Ostatnio znalazłem nurkować w migdał i tłamsić Vargasa. Też brzydkie. A wejść w Więzora? Czy ja mogę? Mm-mm. Fizyczność, ale uczuciowość jest też taki bardzo ciężki kaliber jest tych słów, które używamy, wyznając komuś uczucia. Jakie słowa w tej materii są najbardziej obrzydliwe? Bo wspomniałaś ślimaka, który niestety każdy z nas na tej wycieczce szkolnej musiał... Jeszcze jest przelizać się. Przelizać się jest obrzydliwe. O, jest ohydne. To jest tak jak drób... obuwie, serducho. Serducho, papierochy, to jest straszne. Ale nie przelizać się straszne. Czy jakby mi dziewczyna zaproponowała... Wyobraź sobie, że jesteś dziewczyną, powiedz. Jestem. Hej, no. hej, cześć Kuba, hej. No? Pójdziemy w ślimaka? Nigdy w życiu. No, ale dokładnie. Ale ślimaka mniej też, ale mniej niż przelizać się. Ale powiedział ci kiedyś nawet Muniek, przeliszmy się, no Soska? Nigdy, no co ty, uszalałeś? Biedny Muniek, dostaje dzisiaj w tej audycji. No dobrze, ale czy zgadzasz się, że ten język, jako pani literat, jako autorka tekstów, ma jakiś taki feler, ten nasz polski język? Ale ja myślę, że to jest bardzo indywidualne. No, też o tym piszę, że chyba każdy rozpoznaje bardzo... osobiście brzydote słowa, które po prostu kaleczy. No, kaleczy, pisze, pozostawia krwawy ślad na języku. I to jest bardzo indywidualne, no bo wiele osób mówi przelizać się i nie sprawia im ale to ale czy to nie dyskredytuje tych osób od razu i po prostu nie, jak ktoś myślę, tak że im mówi... po prostu to leży, ich nie rani. No. Ale... Pamiętajcie, nominatem do słowa roku jest Bambik. Bambik? Nie wiem, co to Bambik. Znaczy. To jest Bambik. To jest taki naiwny, nieporadny trochę, ale z ciebie Bambik. Bambik. No. Jedno z trzech słów roku, które jest finał. Widziałem tą listę, 3/4 nie znam i chyba się dobrze z tym czuję. Bambik jest ładny.
No od Bambi okay. Pewnie, od tego jelonka. Nie, nie, to jest od tego, ale siebie Bambik, nie masz fandolców. To jest z gry, wideo. Czuję, że jestem jedyny digitalowy dzieciaki. To ja nie. Dobrze, czy ty miałeś jakieś pytanie, bo zapomniałem? Słuchaj, no jeszcze mam tematy tematy związane aborcja, z mizianiem miałem. Ale jeszcze a propos twojej książki, bo jest tam trochę o fantazjach erotycznych. A tak. Prawda? I tutaj Kuba się mnie pytał przed audycją, prosił, żebym zapytał o to, czy o fantazjach swoich, które no, w naszych głowach często idą w bardzo dziwnym kierunku, mówić czy nie mówić? O sobie? O sobie, którą... Mówisz o partnerce, tak? O partnerce, A to ładne, czuję, że kędzior załatwia jakąś swoją sprawę. Proszę, bo wiesz o co chodzi, że to jest też związane z tym językiem. Że ja wolę na przykład powiedzieć, chodź obejrzymy to w filmie, niż opiszę słowami to, co w tym filmie się dzieje. Pani ekspert, ja będę do pani wysłał SMS-y w weekendy. Słuchaj, no, moim zdaniem możesz powiedzieć. Ale? Ale nie oczekuj niczego. Rozumiem. No wiesz, no to jest tak, jak ja tam opisuję, wiesz, że co ja miałam zrobić z fantazją mojego chłopaka? No, co? No chciał trójkąt z kobietą. Nie, to jest proste. To jest proste do zaaranżowania. Ale uważam, że świetnie z tego wybrnęłam, bo dla mnie wtedy, w tamtych czasach, to było absolutnie niedopuszczalne. Pamiętaj, nie każdy wie, jak wybrnęłaś, zaproponować trójkąt, ale z mężczyzną. Tak, powiedziałam oczywiście, bo on mówiła, może byśmy jakąś panią, a ja na to mówię oczywiście, bo chciałam zgrywać. Wiesz, to cały czas gra, takie udawanie, pokazywanie siebie w nieprawdziwej odsłonie, żeby tylko nie stracić, żeby tylko nie porzucił. No więc powiedziałam, że okej, oczywiście, natomiast najpierw zacznijmy w takim razie od tego, że pana. Ale to teraz, Kasia, zejdźmy na poziom I nie było dyskusji. A gdyby się zgodził? Coś bym wymyśliła, żeby tego nie robić. Ale czekaj, ty naprawdę kiedyś uprawiałaś seks, bo piszesz o tym w książce, dlatego, żeby twój chłopak ówczesny wyniósł choinkę? No to był akurat żart, no. No taki żart to byli. No bo ja też chcę, żeby ta książka nie była jakaś, kurde, siermiężna i przytłaczająca, więc... Ta choinka w tym zestawie, uważam, że robi taki miły odbyt. Przeraziła mnie ta lista, o której opowiadasz, dlaczego czasami kobiety wędrują z mężczyzną do łóżka. Ale bardziej przeraził mnie procent, bo no piszesz o tym, więc dlatego o tym rozmawiam, bo liczę, że mi ufasz, że w dobrej wierze, że ty 60% swoich stosunków seksualnych właściwie zrealizowałaś bez chęci, woli i przyjemności. To jest normalny bilans kobiety? Uważam, że nie, to jest bardzo smutne. Smutne. Bardzo. Natomiast wiesz, no to świetnie jakby pasuje do tego, kim byłam przez te wszystkie lata. Mm-hmm. Czyli jeżeli byłam osobą, która w ogóle potrafi pozostawać w związku, który jest na przykład przemocowy i tłumaczy sobie to na milion różnych jakichś sposobów, bo ma w sobie taki potworny lęk przed odrzuceniem, przed samotnością właśnie, przed tym, że już nikt nigdy mnie nie zechce. Bardzo ważna konstrukcja i obrzydliwa, że mnie nikt nigdy już nie zechce. Autodestrukcyjna na maksa. Tak, ale w ogóle wiesz, że ja to miałam z domu, że bo nikt cię nie zechce. A co to ja jestem, żeby co? Ty jesteś towar wyłożony na ladę? Ale ja naprawdę tak myślałam, więc jakby spokojnie ten procent pasuje do... Ale w sumie to się cieszę, że i tak te 35% miałam taki, gdzie autentycznie tego pragnęłam. Dzisiaj masz 50-50, czy już? Nie, w ogóle nawet nie podejmuję tematu, jeśli nie chcę. I na tym polega dojrzałe partnerstwo, że on rozumie, nie traktuje tego jako teraz odrzucenie, tylko po prostu nie dziwi. Ale on też, wiesz, jakie to jest ciężkie... Jego też boli głowa czasami? Stary, po prostu, bo to jest kłamstwo. Nie, nawet facetom nie zawsze się chce. Co ty gadasz? No kurde. Może wymień, poza Muńkiem kogoś. Nie, no weź, no naprawdę. Słuchajcie, robimy teraz przerwunie i zaraz wracamy. Tak, ale ja mam temat petardę na... Petardę? Petardę na kolejne. Wracamy zaraz. Chciałem powiedzieć, że to jest jedna z lepszych rozmów. Ty, Piotrek, jak wrócisz do swojej dziewczyny, to ją oczarujesz. Nie, musimy porozmawiać o tym, co powiedziała Kasia. My we dwóch przede wszystkim. Przerwa. Tak. Na wielowarstwowe i wyjątkowe wątki w podcaście Wojewódzki Kędzierski zapraszają wafle WW.
Na podcast w dobrym smaku zaprasza Body Chief, producent diety pudełkowej, w której ty wybierasz. Jesteśmy. Piotruś, czy ty wiesz, że będąc na diecie Body Chief, tak jak ja, jesz nie tylko zdrowo, ale przede wszystkim jesz różnorodnie i jakościowo, zobacz na mnie. Sam decyduję, co i kiedy jem dzięki wyborowi menu, mój drogi. I 120 różnych dań w jednym tygodniu, wyobraź sobie, to można jest bardzo ogarnąć. Dobre, bardzo wygodne rozwiązanie, bo możesz zmieniać adres dostawy, ty jesteś dosyć ruchliwy, tak. Więc dieta będzie tam, gdzie ty, nawet jak wyjedziesz na daleki urlop, na wakacje. Dziękuję ci, Kubuś. Polecam. Ja zobacz, jak świetnie wyglądam. Ważę 45 kg. Z ubraniem. Kasia, gadamy szczerze, bo książka jest fajna, inspirująca. Przede wszystkim mam wrażenie, że jest takim nie do końca zamkniętym tematem, więc zaprasza do rozmowy. Miałaś w życiu taki najbardziej banalny, zwyczajny i nieowocujący niczym romans? Oho. Nie. Bo owocujące znaczy... miałam. Miałaś owocujące. Czyli to nie jest romans, bo jak romans ma owocować, czyli ma przekuć się w relację, no to jest początek relacji. Ja mówię o romansie, o którym wiedziałaś, nie. Że to jest... A jak się unika takich rzeczy? No jak raz mi się przypałętał jakiś taki gościu i nawinął makarony na uszy, no to po prostu przeszłam ze związku w związek, no. Mhm. Po prostu. Ale nie zakładałeś, że to będzie romans? No nie, no ja uważam, że jeżeli czuję coś takiego wtedy, wiecie, to jeszcze te dawne czasy, jak myślałam, że miłość, że zakochanie to jest już od razu coś wartego, że tak powiem, kontynuowania i rokującego, no to ja sobie nie wyobrażam na przykład, jak można być z kimś, kochać go i kombinować z kimś innym. Naprawdę? A jeżeli nie kocham, to po co być? No ale... To dzisiaj wiesz. Czyli chcesz powiedzieć, że nie ma sensu pytać cię o zdradę, bo tematu nie było. Nie, ja zawsze jak się jak przychodził mi do głowy ktoś i coś się zaczynało takiego dziać, no to ja od razu już byłam gotowa pakować wystawiać walizki, przepraszam, i wstawiać nowe. A ty potrafisz policzyć swoich chłopaków? Ja wymieniam tam, ilu ich jest. Miałam 5 związków takich. Masz dzisiaj? Jesteś po 30. Jestem po 50. Czyli co 10 lat związek, można powiedzieć. Nie, no z Pawłem 23 lata. No. A zdajesz sobie dzisiaj sprawę z tego, albo potrafisz to skalkulować, jaki był twój udział w nieudanych relacjach? Oczywiście. A potem też o tym wszystkim piszę. No ale pamiętaj, rozmawiasz z kimś, kto to przeczytał, kto prowokuje cię do tego, żeby opowiedzieć o tej książce, bo bardzo mało osób, wychodząc ze związku, szczególnie w gniewie albo rozczarowaniu, nie dokonuje samoanalizy. Ale oczywiście, że wszystko to wiem i biorę pełną odpowiedzialność za... To jak się do tego dochodzi i co to było? No wiesz, no na pewno dużo w tym było takiego sabotowania, czyli, ale to jest naprawdę, musiałam się sobie przyjrzeć, żeby to dostrzec w ogóle, że ten jakiś, to jest bardzo dziwna konstrukcja, rozpaczliwe pragnienie bycia kochaną, ale potworny lęk przed odrzuceniem, który powoduje, że tak jak tam pisze, zawsze miałam w pogotowiu żałobną garsonkę, żeby odprowadzić tą miłość już na wieczny spoczynek. Mhm. Czyli, a wręcz nawet czasami mam wrażenie, że ja doprowadzałam do tego, żeby czyli to się wreszcie skończyło. Zakończenie wyprzedzające. Tak. Tak. To jest absurdalne. No jest, no ale no co ci poradzę. A często to się zdarzało, przepraszam? Mm. To była... Czy potrafisz jakby wydestylować jedną twoją dyżurną cechę? To było właśnie to, takie czarnowictwo, że nie zasługujesz na tą miłość? To i moja taka wiodąca, paskudna absolutnie rzecz i dawniej mi się wydawało, ja znajdowałam na to setki wytłumaczeń, wiesz. A teraz muszę powiedzieć, że widzę, że wiem, że to jest cierpienie dla człowieka, który to czuje, ale potworne również dla drugiej strony i współczuję serdecznie moim partnerom. A jako... Zazdrość, mam na myśli. Zazdrość? Tak. Okej, okay. A byłaś zazdrośnicą? Mega, ohydnie. Ohydnie? Strasznie. Długo? No, całe życie, no. No poczekaj, no jeszcze żyjesz. No nie, no teraz już nie jestem zazdrosna, ale to była rzecz, z którą się musiałam naprawdę... ostro zmierzyć. Mm-hmm. Kiedy wiemy, że miłość się kończy i że kogoś nie kochamy? Ona wydziela taki specyficzny zapach śmierci. Aż tak? Jak się kończy. Nie, no ale to jest, wiesz... To też... Kasia to powiedziała z uśmiechem, ja tego nie rozumiem. Czujemy też to fizycznie też? Jasne. Że nas kurczę, zgina, paraliżuje. Tak. Miałeś takie... Jak się zaczyna taką rozmowę? Słuchaj, nie kocham cię już. Słuchaj, no nie no. Nie kocham cię już. Z jednym chłopakiem
to się rozstałam w taki sposób, że on w ogóle o tym nie wiedział, że się już rozstaliśmy, ale ja wszystko tak przeprowadziłam i pomógł mi w tym na przykład Bob zespołu. Po prostu tak wszystko zrobiłam, że właściwie no, to było takie show. Ale on... Że on nagle obudził się już w swoim mieszkaniu i nie było tematu. I aż podziękował wręcz. Nie, w ogóle nie było rozmowy. Po prostu tak jakoś to się rozlazło. No. Nie, nie. Dojdźmy do sedna. No nie zerwałaś się SMS-em. Wysłałaś nie było wtedy komórek. Tak. Jak to zrobiłaś, że nagle ty wiesz, że jesteś wolna, a on jest ciągle w relacji? To się trochę nie klei. No bo nie był akurat w Polsce, nie? Mhm. No to ja wtedy raz ciach sprzedałam dom, w którym mieszkaliśmy, bo był mój. Kupiłam mieszkanie, do którego się przeprowadziłam, a on miał swoje mieszkanie, więc jego graty przerzuciłam do jego mieszkania, a sama się przerzuciłam do nowego i tak jakoś się roz... Ten dom, co stał krzywy taki, kiedyś miałaś? Pamiętaj, jak się nazywa ta miejscowość? Dzik? Łoś. A, Łoś. Pamiętaj. A potrafisz wydestylować wspólną cechę swoich partnerów? Bo na przykład od paru lat ja się łapię na tym, że moimi partnerkami są najczęściej dziewczyny, niestety... ze złymi relacjami z ojcem. I to nie jest jeden, dwa czy trzy. A Piotruś, a ty? To ciekawe jest. A ty? Nie, nie wydestylowałem tego. A ty, Kasia? Ale chciałeś, czy się boisz? Kuba mnie naprowadził na jedno ciekawe pytanie, no. A dobrze, a ty? Co? Wspólna cecha. Bo to jest ciekawe, jak przy całym poziomie nadbudowywanej samoświadomości ciągle wchodzimy w kolejny. No widzisz, i właśnie ciekawe jest to, że mój ostatni związek, czyli z moim mężem Pawłem, on ma drugą odsłonę. To wiemy. Czyli po tylu latach naprawdę to jest coś, kurde, odjazdowego. Ja uważam, że to jest piękna historia relacji. Ale nie do końca odpowiada na moje pytanie. Tak, więc ich było pięciu i myślę, że każdy z nich miał ten sam temat, który mają wszyscy po prostu. Czyli jakiś rodzaj deficytu z domu, po prostu. Wszyscy. Ale co, że... Czy szukali w tobie ciepła opiekuńczości matki na przykład? Troski ojca? No zawsze tego szukamy. Mhm. Zawsze w partnerkach po prostu realizujesz jakiś rodzaj... szukasz po prostu. Albo czekaj, ja pamiętam, że poznałem... Coś ci ma opowiedzieć partner. Ja pamiętam, bez nazwisk, jednego z swoich partnerów przyjechałem do studia Izabeli, on akurat stał przy furtce i walił łbem w tą furtkę, bo nie chciałaś go wpuścić. Nie. Pamiętam taką scenę. Ale nie, że ja go nie chciałam wpuścić. No, nie miał klucza. To nie był mój dom. No okej, okay, ale pamiętasz tą scenę? Ja byłem zatrwożony. Kto to jest? To jest chłopak Kasia. Co on robi? Chce wejść. No to nie wiem, czemu nie wszedł, bo przecież tam był chyba dzwonek jakiś. No to był dom Katarzyny Kanclerz. Tak, no pamiętam. No dobrze, ty wolisz związki romantyczne, czy takie surowo oceniające fakty i potencjał? Co to znaczy? Znaczy, bo ja mam taką teorię, że związki romantyczne bardzo często, bo jestem tego ofiarą, to efekt nieuleczonych ran z dzieciństwa. Czyli mówiąc językiem lekko psychologicznym, partner staje się figurą rodzica i relacja, jaką miałeś na przykład z matką albo z ojcem. I ja wiem, że muszę to z siebie wyrzucić, bo jestem tego ofiarą. A to drugie, to co to jest? No mówiąc wprost, patrzysz na partnera i go analizujesz, diagnozujesz, kalkulujesz, no po prostu robisz audyt. Te cechy mi się podobają, te nie, fajny materiał. Zanim wejdziesz w związek? Tak. No nie, no nie. To, czyli? Czyli ja jestem chyba jednak, że no, ja się muszę zakochać jakoś tak. Mm-hmm. Czyli romantycznie. Tak, i wszyscy oni byli od sasa do lasa, czyli to nie chodziło nigdy ani o pieniądze, ani o zawód jakiś konkretny, ani o nic. Po prostu chodziło o ten rodzaj... No, ten rodzaj. No, ten rodzaj, że coś cię woła. Dlaczego często zakochujemy się w ludziach, którzy... Tutaj Kuba wspomniał audyt. Nie audytujemy, tylko po prostu mamy ludzi, którzy absolutnie do nas nie pasują. Czyli ignorujemy, i wiemy ignorujemy o tym. Fakty. Tak, i o tym właśnie piszę. No, no właśnie. No to opowiedz o tym. Możemy spoilerować no, wszystkiego w tej książce, co napisałaś. I dlaczego my brniemy w taką historię, która wiemy, że i tak się źle skończy? Bo jesteśmy, kurde, nie kumaci, nie głupi. No dobrze, ale czy nie jest Zakochany bez pamięci taki film? Pamiętasz tą scenę? Tak. Że ona mówi, i tak będziemy się kłócić, nie będziemy się ten, i tak się rozstaniemy. On chce tego, bo cię kocham. No ale wiesz, bo ja mówię o tym, że kurczę, i to jest właśnie, to jest ciekawy temat i to dotyczy młodych i starszych i wszystkich nas, ludzi po prostu, że jest... W ogóle uważam, że to, co mylimy z miłością, to jest rodzaj transakcji, że my nie wchodzimy w związki. Sprawdziłam to, przeanalizowałam całe swoje życie pod tym kątem i też pytałam o to ludzi, którzy są mi bardzo bliscy, że my nie wchodzimy nigdy w relacje naprawdę.
to jest wszystko tak jak w handlu. No, nie znam się za bardzo na handlu, ale tam jest ta i reklama, i wiesz, no, produkt musi być podpromowany zajebiście. Wcale nie, czasami nie musi być dobrej jakości. Chodzi o to, żeby... Czyli PR i marketing. Dokładnie. I chodzi o to, żeby zainwestować i wyjąć swoje. Mhm. A najlepiej wielokrotnie więcej niż się zainwestowało. A czy ty nie rezonujesz trochę tym, co... Bo o tym też piszesz, mówiła ci kiedyś mama, że jednak fajnie, jakbyś ty kochała trochę mniej, a on kochał cię trochę bardziej. Tak mi mama mówiła, to jest straszne. No właśnie, ja uważam, że to jest krzywdzące i kastrujące z emocji. No okropne. A miałaś rozmowę z mamą na ten temat, że ona ci sprzedawała po prostu fake newsa emocjonalnego? No bo jej sprzedawała to jej matka. No ja wiem, ale ty przerwałaś ten ciąg. No tak. Ja z kolei kochałam właśnie, tutaj się nie zastosowałam. Ale zrobiłam gorzej w drugą stronę, że ja się zawsze jakoś tak strasznie na to rzucałam. Mhm. Łapczywie na miłość, która, jak wiemy już dzisiaj, miłością nie była wcale. No. Więc krótko mówiąc, nie wiem, dzisiaj uważam, że ja sobie to ślubuję, że gdybyśmy się z Pawłem kiedykolwiek rozstali, ja nigdy już nikomu nie sprzedam, po prostu nie będę się reklamować w taki sposób jak dawniej. A jak przychodzi do ciebie syn, czyli poniekąd możesz przekazać tą toksyczną pałeczkę i sztafetę, to co mu mówisz o miłości? No on jest bardzo młodym chłopakiem. Ile ma lat? No 27, już nie tak młody. Oj, to nie, o jest. Ja pamiętam, jak on się urodził. No. Ale jak, no to powiedzmy 10 lat temu, jak przychodził do ciebie, miałaś jakieś diagnozy, które uważałeś, że są na tyle uniwersalne, że go nie profilują, nie krzywdzą, ale też nie czynią ślepym w świecie emocji? Wiesz, no 10 lat temu to jeszcze byłam głupkiem, no. A. Ale od 7 rozmawiamy naprawdę tak. No, myślę, że kurczę, super, super mam partnera do rozmowy w nim. A on się mądrzej zakochuje niż ty? No wiesz, no kurczę, on no swoje musi przejść moim zdaniem. No. Dobrze wygląda. Nauczyłaś się od niego? Co? A czego od niego się nauczyłaś? W drugą stronę? O Jezu, on kurczę, no to jest wspaniałe w tym naszym układzie, w naszej relacji, że on się nie boi mi powiedzieć prawdy. I czasami mówi. No to chyba wielki wyraz uznania, tak, dla ciebie. Ale nie? Potrafi powiedzieć mi naprawdę czasami brutalne rzeczy na mój temat. Czyli on jakby był uczestnikiem żywym mojego procesu takiego, no wiesz, no, pracy ze sobą, zmieniania się, dochodzenia do jakichś wniosków na własny temat, czasami wcale nieprzyjemnych. I on mi to potrafi powiedzieć. A my mylimy prawdę ze złośliwością w ogóle społecznie? Że jak ktoś ci coś mówi szczerze, to znaczy się, że jest złośliwy i tak nie powinien robić? Ja myślę, że często ludzie mówią, że... Znaczy... wygląda na to, że są tacy leciutko żartobliwie złośliwi, a tak naprawdę właśnie mówią prawdę. Po prostu. Jak sobie dzisiaj kończyłem tą twoją książkę, Nie mylić z miłością, to przypomniało mi się takie zdanie, które ładnych parę lat temu bardzo mi się spodobało, że czasami ludzie nie mają umiejętności kochać nas tak, jak tego potrzebujemy. A dzisiaj właściwie zdaję sobie sprawę, że to zdanie to nie jest żaden klucz, żaden wytrych, tylko pułapka. Co należy zrobić z takim sformułowaniem? Bo czy w ogóle kochanie to jest jakaś umiejętność? Czy my jesteśmy ciągle ofiarami swoich oczekiwań? Że w ogóle podchodzenie do kogoś z oczekiwaniami... Błąd największy, no właśnie. Ludzki, no. Tak uważam. Nie mamy prawa mieć oczekiwań. To jest bardzo bolesne zrozumieć. Ale nie mamy prawa, czy po prostu rozsądnie jest nie mieć oczekiwań? Szczerze mówiąc, naprawdę uczciwie, nie mamy prawa. Nie mamy prawa wymagać od ludzi, od drugiego człowieka niczego. Możemy rozmawiać, możemy próbować się, nie wiem, spotkać w jakimś miejscu, gdzie... Ja też nawet chyba nie do końca na dzień dzisiejszy już szanuję kompromis, bo uważam, że to jest zawsze strata. Czyli będąc w kompromisie, my musimy się w jakimś sensie zgiąć, żeby się spotkać. Dostosować. I uważam, że to nie jest dobre. Czyli jaka filozofia suwerenności? Dwóch suwerenów? Tak. Naprawdę. Po prostu uczciwość totalna. No typu, że... A czy to nie jest level hard dla profesjonalistów? Że ty idziesz czarnym szlakiem, najtrudniejszym. No bo ja już jestem stara, więc już trochę się przeszłam. To może nasze porady są po prostu boomerskie i dziaderskie. Wiesz co? Nie. Super sprawiedliwe i fajne jest to, że wszystkie te dzieciaki, te bambiki wszystkie, to wszyscy oni będą kiedyś, wiesz, my im znaczymy ślady. Oni będą w tym miejscu. Nie wiem, jak będzie świat wtedy wyglądał, ale na pewno technologia, te wszystkie jakieś wspaniałości, które oferuje nam obecna rzeczywistość, spoko, to jest jeden tor, ale na takim
naprawdę na najgłębszym poziomie my ciągle od wieków jako ludzie jesteśmy w tej samej dupie w tych tematach, takich jak na przykład miłość. Ale właśnie wiesz, do tego chcę nawiązać tuż przed przerwą, bo zacytuję. Miłość w relacji nie ma oczekiwań, nie żąda dowodów, jest łagodna i cierpliwa. Miłość sprawia, że wyrzucasz smycz, puszczasz tego, kogo kochasz, wolno. Tak. To jesteś ty. Ale Kasia, to kurwa brzmi jak kazanie. No, mówiliśmy, że to jest Koliowskie, ale no, nie da się znaleźć lepszych słów, moim zdaniem, niż właśnie takie. Zobacz, jak zostało nadużyte słowo miłość, sformułowanie kocham cię. Też o tym pisze, kurczę, że to po prostu my sami sobie odebraliśmy, tym słowom odebraliśmy moc. No właśnie, czy... Po prostu. Czy ale nie wiem, no Piotrek, jesteś teraz w relacji, prawda? Z panią A. Dlaczego ty mnie cały czas wywołujesz do tam... Bo jesteś tak młodym jestem pokoleniem. Co? No, nie masz żadnych pokolenie 41 lat. No, ona... Ona, A, młodsze trochę. Tak, tak. Nie masz żadnych oczekiwań, przyznaj. No popatrz mi w oczy i powiedz, nie mam wobec A żadnych oczekiwań. Oczywiście, że mam. No, jest w dupie. Niemniej. Jesteś w dupie. Ale słuchajcie, no to też się nad tym pracuje, żeby nie mieć, ona prawda? Nie jest po to, żeby ci zalepiać A. i ci tam, wiesz... Deficyty porodowe. Mościć, wiesz... No to po co ona jest? Wykładać pustkę... Ale to poczekaj, to po co ona jest? Po co ona jest w życiu Kędziora? Poczekaj, po co ona jest w takim razie? Żeby no, być, żeby towarzyszyć? Na takim etapie, kiedy on jeszcze ma oczekiwania, to ja mam taką diagnozę, że to po prostu jest tak, że po prostu ona jest po to, żeby mu tak nadepnąć, przypierdolić w te miejsca, które cały czas krwawią, ale on tego nie widzi, żeby wreszcie je zobaczył. I tak właśnie będzie. Oho, róbmy przerwę. Przerwa! Ja muszę te miejsca... Bo ja to sprawdziłam. No każdy partner mi po prostu szpikulcem... Ale poczekaj, a czy to nie jest tak, żeby też się na Kędziorze, który jest mi bliski... Nie wyżywać. Nie wyżywać, że on popełnia ten sam błąd, który ja popełniam. Idę w mrok, ale tylko dlatego, że tam byłem. On jest oswojony. Zaraz wrócimy, bo rozmawiamy o słowie kocham cię i jakie reperkusje ma używanie tego słowa zbyt często, bądź. Przerwa. Szybko wracamy do rozmowy, której partnerem jest Play, oferujący światłowód aż do 5 gigabitów na sekundę.
na wielowarstwowe i wyjątkowe wątki w podcaście Wojewódzki Kędzierski zapraszają wafle WW. Dobrze, widzę, że masz bardzo dobry humor. Wiesz co, bo dostałem ubezpieczenie na mojego Jeepa, kojarzysz, Jeepa Wranglera, zamiast tak. 2000 za samo OC na Mubi wyszło mi niecałe 700 dobra, czy 700 dobra złotych. Dobra przebitka bardzo. Nie dość, że zaoszczędziłem chyba 1300 zł, to jeszcze, uwaga, dostanę 150 zł na konto na zakup polisy. Doskonale, wspaniały wybór. Więc mam taką propozycję, jeżeli jesteście zainteresowani robieniem dobrych interesów na OC, to klikajcie w link na górze, odbierajcie 150 zł za zakup polisy na swoje auto. To się po prostu opłaca. Mówię o tym, bo mam dużo samochodów. Koniec. Dziękuję. Powiedzieliśmy o tym, że nadużywamy zwrotu kocham cię, prawda? Ale... Nie, nie powiedzieliśmy tego. Nie, Kasia to powiedziała. Ja to napisałam. Że nadużywamy, tak. A nie, bo się mówi kochany, kochana w sklepie. Ja na przykład mówię do ciebie mój mały przyjacielu, a ty nie jesteś ani mały, ani moim przyjacielem. Dobrze, ale pytam się, czy my też nie jesteśmy więźniami tego słowa, że jak już raz się komuś powie, że go się kocha, a jak się kogoś kocha, to się w naszym mentalu, myślę, z książek, z piosenek, z filmów, czy jak już raz powiesz, że kogoś kochasz, to już nie ma opcji. Kochasz do końca życia. I czy my czasami nie wpadamy w taką paranoję, że jak komuś powiedziałem, to kocham cię, to potem, kurczę, mnie to trzyma bardziej, wiesz, niż podżyrowanie komuś kredytu. Ale no to nie wiem, no kurczę, to zależy, czy szczerze powiedziałeś, że kochasz i to no właśnie, sobie... No właśnie, jak szczerze powiedziałem, a teraz nie czuję tego na przykład? To nie było. To znaczy, że nie kochałeś. Właśnie to próbuję powiedzieć. No, no jasne, to nawet ja ci to powiem, a jestem absolutnym analfabetą. Miłosny. Zagalopowałeś się, znowu. Słuchaj, ale, dla no to... mnie, jeżeli w grę wchodzi tak zwana ta miłość, o której ja tak marzę, wierzę w nią bardzo, że ona istnieje, to jest potężne, to jest duże. Czyli jak jest taka miłość, to tam właśnie zanim rozpoznamy, że ona jest, to już mamy tak przerobione to, że nie możesz mieć oczekiwań. Mhm. Że człowiek nie jest od tego, żeby ci mościć jakieś przestrzeń. Czy ja wam zapłacę 150 za godzinę po końcu tej audycji? Wy tak, tak traktujecie? Że oczekiwania równają się cierpienie. Mhm. Zawsze. To ci ludzie mądrzy ze wschodu powiedzieli. Chcesz cierpieć? Miej oczekiwania. Zawsze będziesz leżał na i kiedyś w świętej pamięci Janusz Głowacki powiedział: Kuba, jak postawisz namiot w lesie, to nie mów, że zbudowałeś koloseum. Powiedziałeś, to jest bardzo mądre, że jesteś, byłaś people pleaserem. No, prawda? Na maksa. No. I to może mieć różne formy. A jaka była u ciebie ta najbardziej ekstremalna forma people pleaserstwa? No nie wiem, no typu, że przedkładałam innych nad siebie, notorycznie. Czyli na przykład już począwszy od jakichś takich zupełnie banalnych kwestii, typu że powinnam była zostać w domu na przykład i odpocząć, to jeżeli ktoś mnie potrzebował, zawsze byłam dostępna. A może to jest po prostu dobroć? Nie, bo czułam, że nie chcę. A, czyli nie wynikało to z empatii, tylko z jakiegoś rodzaju... Czułam, że nie chcę, przymus. Tak. Ktoś ci wykręcał ręce, ale sama sobie wykręcałaś ręce. Tak. Po to, żeby ktoś się nie obraził, żeby mnie polubił. No... No w związkach to też jakby moim zdaniem nagminnie. No po prostu to jest taki rodzaj... A czy wobec ciebie ktoś był taką osobą, że go troszeczkę wykorzystywałaś właśnie w ten sposób? No właśnie... Ja tego nie umiem stwierdzić, no, ale wiem, że są osoby, które spotkały mnie w życiu, które uważały, że dawały mi dużo, a ja byłam niewdzięczna albo nie dawałam tyle samo. Natomiast ja akurat, jeżeli chodzi o tak zwane relacje, na przykład to bardziej chodzi o takie przyjacielskie tak zwane, czy wiesz, są świeccy ludzie, nie mieszkają z tobą, to w ogóle stwierdziłam na pewnym etapie, że ja nie umiem w przyjaźnie. Ja nie rozumiem tego, ja może jestem trochę autystyczna jednak, że ja po prostu nie rozumiem, czym to powinno być, żeby było dobrze. Bo na przykład dla mnie... A co, nie potrafisz chodzić w głębokie więzi z obcymi ludźmi? No właśnie, bardzo chcę tego i myślę, że potrafię, bo na przykład jestem otwarta, teraz jestem też szczera, potrafię powiedzieć, wiesz, tak jak myślę, tak jak czuję, potrafię być szczera też w stosunku do drugiego człowieka, czyli uważam, że jest to dobry potencjał na to, żeby zbudować jakiegoś rodzaju więź taką, wiesz, która może po prostu trwać i być romantyczna. I co, udaje się dzisiaj koło pięćdziesiątki? Wiesz co, szczerze muszę stwierdzić, że jednak ja mam tylko chyba jedną, muszę przyznać, przyjaciółkę. A to jest, i tak uważam, duża zdobycz, bo znam ludzi... To jest Agata Kulesza.
Super, no. Chodziło się razem do szkoły. Tak, obchodzimy no. w tym roku, który nadchodzi, 50-lecie znajomości. Nie znam równie mądrej baby, więc a tobie nie. Ale wiesz, i właśnie muszę to stwierdzić po tylu próbach podejmowania, wiesz, jakichś takich właśnie, nie wiem, ja strasznie chciałam mieć przyjaciółki i tak dalej. Nie umiałam w to, no nie wiem, taka jestem. A myślisz... Ale z nią to się udaje, bo właśnie my nie mamy wobec siebie oczekiwań. No właśnie, a czy to nie jest też tak, że obie odniosłyście duży sukces w swoich dziedzinach? I też nie ma dysonansu między wami, nie? Trochę. Nie wiem, ale czy wiesz, wiesz, o co mi chodzi, że też są znałam. Dwie osoby z pasją, które odnoszą sukcesy. Ale znałam też osoby, które odnosiły sukcesy i były zamożne i te wszystkie inne rzeczy były spełnione w tych takich sferach, powiedziałabym, przyziemnych. Ale jednak no nie udawało się to. Właśnie na przykład wysypywało się przez oczekiwania. I to szczerze mówiąc, ja nie miałam aż tyle oczekiwań, ile wobec mnie osoby miały. No typu, że oczekiwań jakieś, nie wiem, wyłączności na przykład, że ja nie mogę się kolegować z kilkoma osobami, ja muszę się kolegować z jedną osobą, bo jak nie, to wtedy to się osoba obraża. No to się zdarza, jak jesteśmy dorośli? Też się zdarza, no. Naprawdę? Naprawdę. Tak, poza tym czasami ludzie, wiesz, ja na przykład nienawidzę umawiania się na kawę, szybka kawa, spotkajmy się, small talk. Nienawidzę small talk. Dla mnie albo rozmowa ma taki sens jak nasza, albo wolę sobie poczytać. Tak. Ale a propos czytania, znalazłem jedno zdanie, bo zapytałem cię kilkadziesiąt minut temu, czy jest takie jedno zdanie w tej książce, które może dla kogoś być pewnego rodzaju tabletką na wątpliwości albo na braki. Ja takie zdanie znalazłem, które nie będę ukrywał, myślę, że Piotruś też tu może to docenić, że w związku można się nudzić z przyjemnością. Tak. I jak się do tego dochodzi? Tu cię pytam naprawdę jak panią od miłości. No ja myślę, że właśnie tam opisuję taką drogę. Trzeba sobie najpierw, przynajmniej ja uznałam, że trochę nas w konia zrobiono, prezentując nudę jako zjawisko, jałowe. Którego należy się wstydzić. Tak, puste, jałowe. Tak. Mhm. Albo czasami nawet zwiastujące jakiś rodzaj problemów mentalnych. Zawsze uważam, jak marnujesz czas i daje ci to przyjemność, to nie jest czas zmarnowany. Tak, dokładnie tak. Mhm. Ja miałam zawsze wyrzuty sumienia. Ale razem, pamiętaj, że ja mówię o tym, że jesteś właśnie zdublowana razem. Przez kogoś. No tak, i to jest... A jak to, pokaż, daj jakąś egzemplifikację, jak to wygląda. Jak to u nas wygląda? Tak. Jak to wygląda w praktyce? Żebym mógł się tego złapać. No ale dochodzenie do tego stanu to jest bardzo indywidualna sprawa. No, Paweł dochodził sam, ja dochodziłam sama. Natomiast no po prostu wiesz, to jest rodzaj, że ja to nie jest tak, że ja nic nie robię, kiedy nic nie robię. Mhm. Ja na przykład nazywam to kontemplowaniem, że ja po prostu siedzę i wygląda, że moje ciało leży, nic nie robi na kanapie. Ale tam się strasznie dużo dzieje. Jesteś energetycznie zaangażowana w proces. Ja robię tam jakieś sprawy. Ja żyję w głowie wtedy. Czyli mówisz o tym, że między parą nie panuje tak zwana krępująca cisza? No tak, w ogóle. Mm-hmm. Albo że na przykład możemy się zajmować tym, czym się zajmujemy w tym samym pomieszczeniu i to nie ma tak, że my sobie dajemy czas na takie aktywności osobne, ale jednak blisko. Przecież kurczę, my mieszkamy w jednym domu i spędzamy w tym domu ogrom czasu. Ale Paweł ma te swoje sprawy w studio, ma ten swój rower i tak dalej. Ja się cieszę z tego, co on robi. Z tego, co mówisz, to on jest ciągle na tym rowerze. Jest na rowerze albo jest w studio. albo chillujemy właśnie na kanapach, ale wcale nie musimy rozmawiać. Ale możemy rozmawiać. A atut? Gdzie znaleźć atut? Posłuchaj, Piotruś. To ważne pytanie. Maciek, też posłuchaj. Gdzie znaleźć atut seksu z tą samą osobą przez 27 lat? Jezu, ja nie wiem, jak to się stało, ale no właśnie to się nam przytrafiło, kurde. Ale uśmiech mówi wszystko. Opowiedz nam o tym. Nie wiem, no. To coś się stało. Ale to jest etapowość, czy to jest taki dynamiczny proces stały? Nie było takiego, wiesz, jak to jest wykres EKG zawałowca. Pach, pach, pach. Nie wiem, o co chodzi. No bo w każdym razie głupio mi, bo rzeczywiście ta książka jest taka, że ona zahacza o takie tematy, a tak tutaj to mi jest trochę... Wolę pisać o tym niż mówić, ale... Powiem tylko, że 23 lata to jest bardzo długo. Na początku wiadomo, było tak jak we wszystkich tych związkach bardzo intensywnie i tak dalej. Wręcz do tego piszę o tym wprost, że do tego stopnia, że wydawało nam się, że związek jest zagrożony, jeżeli nie było to często i dużo. Czy jak nie było seksu w ciągu dnia, to znaczy się koniec. To jest znaczy, że coś się złego dzieje. Chore, no chore. Pamiętajmy też o tym moim procentażu całym, prawda? 65.
65, że na nie, że niechętnie. Tak. Ale no potem ogólnie ten temat nigdy nie był u nas kwestią taką, że tego nie ma. To po prostu było. Tak, śmak lub owak, ale było. Ale właśnie potem był ten moment tak zwanej wstrzemięźliwości, dwuletniej. Dwa lata? Tak. Ale w ogóle? W ogóle. Zero? Zero. Nul? Nul. Dwa lata, to jest 24... Aby, i to było teraz, kiedy jesteśmy razem i to jest zajebiste bycie razem. Ale to była kwestia umowy, czy takiego przyszedł taki vibe? Ja po prostu stwierdziłam, być może to ma jakiś tam związek, wiesz, z tymi kobiecymi takimi, że drzewo się chyli. Ale jeszcze nie usycha. Jeszcze, już trochę podsycha, wiesz, że może to jest to, ten czas kobiet specyficzny. Nie wiem. Tak wyszło, że po prostu stwierdziłam, że nie. Poza tym też jakby pracowałam ze sobą, więc jakby ślubowałam sobie uczciwość własną, więc już byłam w stanie powiedzieć, że mi się nie chce po prostu. Ale rozmawialiśmy o tym uczciwie i się okazało, że zasadniczo to jemu obecnie to akurat tak też w sumie, że wiesz. Ale na przykład waliliśmy se konie, nie? Czyli oprowaliście masturbację? Tak. Ale grupowo czy solo? I tak, i tak. I to było przyjemne? No, jasne. Ciekawe. Chodzi mi o to po prostu, że nie było gimnastyki. Nie wiem, Hotel Paradise, no różne ważne rzeczy się działy w życiu każdego z nas. Ale co się wydarzyło w takim razie po tych dwóch latach, że nagle... Tego lata pisałam tę książkę i wiadomo, no te tematy po prostu, no jak się pisze, to się jest w tym wszystkim. To zabiera, pisanie zabiera bardzo. I coś takiego się stało ze mną, że jeszcze słuchałam muzyki tej takiej specyficznej bardzo. Bo dawno nie słuchałam muzyki, a teraz całe lato non-stop. I po prostu stwierdziłam, że... Krew płonie. Na maksa. I od lata jest tak? Że no, jest... Tak. Ja nie wiem, o co zapytać po tej konwersacji. Nie, ale to jest to wspaniałe. Znaczy, to... Jest to tak wspaniałe. Czyli drzewo wróciło do pionu i ma pąki. Ale nie, ale to jest wspaniałe. To jest piękne i to jest żywe. To nie jest głupia tłuczba taka, jak to wszędzie. No. To jest po prostu... Dla mnie to jest zupełnie inny wymiar spotkania po prostu piękna, z tym człowiekiem. Piękna historia. Muszę tu postawić kropkę, bo pewnie cię od tego tematu nie uwolnimy, bo on jest po prostu bardzo optymistyczny. Ostatnio czytałem taką ciekawą diagnozę, że dziecko nawet w dorosłym życiu może odczuwać emocje matki, gdy była w ciąży z nim. I ty byłaś ciężarną wokalistką zespołu rockowego. Bałaś się kiedyś albo czułaś, że odpowiadasz za emocjonalne losy swojego syna, albo czułaś w jego dojrzewaniu, że coś mogło być na rzeczy? Jestem przekonana. Nie wiem, czy największy wpływ na jego jakiś taki rodzaj też jednak przykurczenia życiowego miał wpływ ten okres prenatalny. Nie wiem. Wiem, że na pewno, pamiętam, że byłam, bo graliśmy trasę, na pewno przeżyłam jeden moment ekstremalnego stresu. Takiego, że będąc w ciąży, pomyślałam, że chyba zapalę papierosa, ale nie zapaliłam. Okay. Ale byłam bliska tego. Nie pamiętam już teraz szczegółów, wiem, to coś właśnie tam z managementem i te inne jakieś takie straszne historie. Ale to był, pamiętam, że to był jeden taki bardzo silny moment napięcia, bo ogólnie się czułam super w ciąży i nie podlegałam jakimś specjalnym stresom i kłopotom. Byłam bardzo szczęśliwa, będąc w ciąży. Więc myślę, że może nie tam. Poród na pewno, bo też podobno to ma ogromny wpływ. Jego poród był jakiś cudowny. On w ogóle, ja wiedziałam, że to jest ciekawe, bo jestem chyba takim pierwszym pokoleniem tutaj u nas w Polsce, tych nie pokoleniem, takim był moment w położnictwie, gdzie zaczęły położne trochę inaczej traktować w ogóle poród. Inaczej się mówiło o tym, jaka jest rola matki. Że to nie o matkę chodzi, tylko chodzi o to, że matka jest jakby do końca dla dziecka, czyli również podczas porodu. Więc ja naprawdę rodziłam go, ja się nie darłam, ja nie robiłam afery z tego, że mnie boli. No bolało, no, ale byłam bardzo taka świadoma tego, że jemu jest najciężej, bo on musi wyjść z tego ciepłego, cichego miejsca na ten świat, gdzie jest temperatura, światło, masakra. Wiedziałam z książek i też o tej położnej mądrej, że to jest bolesny moment dla dziecka. I on się urodził, on nie płakał, on miał rączki szeroko otwarte, czyli nie w stresie, tylko tak, czyli to nie te momenty. Później spitoliłam. Czyli? No nie wiem, no sama byłam jak dziecko, wiesz, we mgle. Ile miałaś lat, przypomnij mi, jak zostałaś mamą? 25. No właśnie, mówiliśmy o tym, czy miłości można się nauczyć, nie? Czy powinny być podręczniki, jak kochać, a czy do rodzicielstwa też trzeba dorosnąć?
Kurde, myślę, że byłoby idealnie. Ja myślę, ale że... Ale chyba nie da się tego zaplanować, co? No nie da się, no, bo tak to jest przecież od zawsze, no, że po prostu dzieci przychodzą, kiedy mają przyjść. I może jest w tym jakiś głęboki sens, może po prostu to chodzi... Nie wiem, może to wszystko jest czymś więcej, niż nam się wydaje to całe życie. Może tak musi być po prostu. Ale myślę, że byłabym tak wspaniałą matką teraz. A będziesz wspaniałą babcią? Ekstra będę babcią. Super babcią? No. Super babcia Kasia? No. Przeczytałem, że ze swoją mamą, która z wami mieszka, stoczyłaś wojnę o śmieci. Gdzieś o tym opowiedziałaś. Tak. Mhm. Ja tak się zastanawiam, bo mamy w pewnym momencie, no moja mama, nasze mamy są zawsze mamami i zawsze mają wrażenie, że tymi mamami są. Mhm. Ale ta bitwa na śmieci dała mi do zrozumienia, że w pewnym momencie chyba przychodzi taki czas w życiu mam, że nagle to wszystko im się wymyka spod kontroli i muszą się pogodzić z tym, że są już po drugiej stronie. No obowiązkowo. No właśnie. Czy to jest bolesne dla twojej mamy? Ta mega. Bitwa o śmieci i ja jej myślę, konsekwencje? Że to jest mega bolesne dla mojej mamy, no bo ona też, mówię, już jest w takim wieku, no ma 75 lat, no. To ja jestem chyba pierwszą w naszej rodzinie, która zaczęła się babrać i szukać jakichś odpowiedzi. Po prostu one, mówię o niej też o ciotce Baśce, no bo to są jak siamskie ciotce. Ale też mówisz sama, że chcesz zamknąć traumę babcia, tak, twoja mama tak. I ty. No więc myślę, że jej po prostu jest bardzo ciężko pewne. Ona jest i tak otwarta, bo ona próbuje mnie usłyszeć. Natomiast dla niej jest strasznie bolesne, kiedy ja jej mówię, że to, że mieszkamy razem i to, że ja ją bardzo kocham, to nie oznacza, że my tu będziemy sobie z dzióbków wyjadać po prostu 24 godziny na dobę, bo ja mam tu życie. Ja muszę poleżeć na kanapie też, nie? Wiesz, albo że mama wchodzi normalnie bez... No głupio matce kazać pukać, ale może się na widoki... Dobra, ale, na widoki złe dla niej. Ale czy myślisz, że ona też się rozwija i też odkrywa pewne rzeczy? I na może pewno. Ona też powie ci, Kaśka, pukaj. No ja do niej pukam. Okay. Sobie myślę, mi się wydaje, że ona bardzo wiele rzeczy rozumie, na wiele się otwiera, no ale jednak ma w sobie to, że ona na przykład twierdzi, że do końca życia będę jej córką. Ale to każda ma. Formalnie matka, tak, ale że ona właśnie ma jakieś takie poczucie, że ona może, no krótko mówiąc, nie daje sobie urąbać siekierą tej pępowiny. Ona jest niewidzialna, ale ona ma ją cały czas wtroczoną tam w siebie. No. Słuchajcie, jako że powoli będziemy kończyli, a ja jeszcze mam też parę pytań obok, to chciałem ci zapytać, czy 50 to jest fajny czas dla dziewczyny? Ekstra. Czy wymaga jakichś licznych takich parapsychologicznych sztuczek z przemijaniem w roli głównej? Czy ekstra sama się oszukujesz, czy jest... Nie. Ekstra, bo? Znakomity czas. Bo ja mam 6 dych i mogę powiedzieć, świetny czas w swoim życiu. Jezu, ja się nigdy nie czułam lepiej niż teraz. Mówię poważnie. Mm-hmm. Ale też fizycznie? Fizycznie też. Jako kobieta, dziewczyna? Znaczy wiesz, no jeszcze muszę schudnąć sporo, ale poza tym czuję się znakomicie. Czyli dzisiaj pomyślałabyś o sobie, jestem fajną laską? Tak. Uważam, że jestem wspaniałą kobietą. Bardzo mnie to cieszy, bo też tak uważamy. A czy Hej, którego koncert wzruszył mnie i pobyt w katowickim Spodku był jakąś taką fajną wycieczką sentymentalną w naszą młodość, to już jest zabytek, który powoli konsekwentnie odcinacie od życia? Tak uczciwie? Wiesz, no, był te dwa dni, to było cudowne. Było. Wspaniałe, bardzo dla nas też wzruszające. Natomiast nie padły jakieś słowa po tych koncertach. Ale to znaczy, że to jest dobra czy zła wiadomość? Czy nie rozmawiacie ze sobą? Nie, no rozmawiamy ze sobą. Natomiast mamy takie... Było to nas naprawdę, bo my się długo nie widzieliśmy wszyscy tak w tym całym... W podgrupach tak, ale nie tak łącznie. Natomiast... Ja mam jedną zasadę i chłopaki o tym wiedzą, że jeżeli mamy nagrać płytę, to się wydarzy. Ale to musi być zajebista płyta. Nie byle jaka płyta, żeby tylko nagrać i żeby tylko grać znowu. A jak wygląda procedura? Ja nie potrzebuję tego do szczęścia. Jak wyglądałaby procedura tego, żeby nagrać płytę? To ty dzwonisz? Czy ktoś do ciebie dzwoni, mam zajebiste kawałki? Kasia na niczym nie gra. Ja na niczym nie gra. Nie, ale ktoś dzwoni, mam zajebiste kawałki, no tak, teksty. Tak. Albo ty jak mówisz, ktoś z nich mam powie, 12 zajebistych singli. Cześć, kacha, kurde, mam 3 kawałki, a Paweł powie, a ja mam 5, a ten powie, i ja po prostu usłyszę i serce mi pęknie z rozkoszy, no to wtedy to nagramy płytę, no. Czyli ty jesteś uniezależniona od zespołu Hej. Całkowicie. Wiesz, że parę lat temu, gdybym ci zadał to pytanie, to byś tak nie odpowiedziała. No. To jest wielka zdobycz chyba. No. A jest ktoś, mówiąc językiem gombrowiczowskim, kto cię przewierca, jak patrzysz na polskich młodych artystów?
jest ktoś, kto cię intryguje, w kim widzisz jakąś fajną obietnicę. Albo twoją wrażliwość. Jakieś młodzi artyści, nie wiem. Nie wiem, no ja jestem pod jakimś ogromnym teraz takim wrażeniem i zachwytem nad Błażejem Królem. Mhm. Ma bardzo dobre poczucie humoru, za to go bardzo lubię. Ja go po prostu uwielbiam i no dla mnie on jest, topem. Mhm. Uważam, że ciągle jeszcze nie rozlał się tak jak powinien, ale naprawdę, że chodzi o to, jak pisze, o jego wrażliwość, też o to, że no, on komponuje. No, w ogóle ten duet z jego partnerką jest niezwykle oryginalny, niezwykle z żoną. Ale, dokładnie, no to jest, o nich mówię państwo syjamscy. W każdym razie tak, bo akurat z nim się teraz jakoś bardzo zakolegowałam i no po prostu on mi się bardzo podoba jako artysta. Ale jest wielu, ja teraz, kurczę, bo nie chciałam znowu nikogo jakoś tak pominąć, no. Ja słucham, zawsze jak coś się, jakaś nowość pojawia, to po prostu jestem tym zainteresowana. A jakieś dziewczyny? Kasia Linz mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba i uwielbiam zupełnie. Uważam, że dopiero powie to, co ma do powiedzenia Natalia Schroeder, bo ma głos po prostu jakiś, ja nie wiem, to jest jakaś anioła mgieł. Głos, wrażliwość, repertuar trochę jeszcze o niej. Ale to będzie. Mi się wydaje, że ona spokojnie sobie... Tak, to jest potencjał. Przed nią jest dopiero to, co, to, co powinno się wydarzyć. A Kasia Sochacka dotarło do ciebie? Też mi się podoba, tak. Bo fajna, fajne kobiece opowieści. Tak, bardzo intymne, tak, bardzo dyskretne. Tak, tak, też mi się bardzo podoba. Znaczy ja mam, mogę mieć bardzo poważne pytanie. No pewnie. Kiedyś twoją wielką miłością z ekranu telewizorów i z polskich boisk był Maciej Szczęsny. Tak. Czy po kilkudziesięciu prawie latach ktoś mu chociaż dowrównuje? Może syn, może inny piłkarz? Ale nie, bo on był tak bardziej, chodziło mi o wygląd. No, no wygląd. I o taki rodzaj takiego... On był taki ale on chuligan, był, taki był męski oryginalną postacią. Czy ty, no bo z racji tego, że pan Paweł to, to raczej w futbolu siedzi, ty też? Tak. Więc... Ja to tak nie, już nie. Już nie. Też wróciłam do autentycznej siebie. Dobrze. Która nie lubi piłki, gardzi piłkę. Tak, nie jara mnie już piłka. Dobrze. W ogóle. To w takim razie, no ale uroda męska jakaś pozostaje. Nie, to on jest... Nie dościgał. Nie widziałam takiego ładnego piłkarza jak Maciej Szczęsny. Naprawdę? Jak na miejscu Macieja Szczęsnego bym teraz szlochał. Dziękujemy. Nie, on jest dojrzały, jest nadal piękny, no po prostu. Fajne jest to, że dzisiaj czytałem jakieś stare wywiady z tobą i jakiś dziennikarz zadał ci fajne, przewrotne pytanie, o czym nie potrafiłabyś napisać i ty powiedziałaś bezdyskusyjnie, nie potrafiłabym napisać o tym, że jestem szczęśliwa. I to się chyba zmieniło. No właśnie nie do końca, no. A, czyli nie będzie puenty. No bo gdzie napisałam o tym, że jestem szczęśliwa? Nie, kiedyś... Nie, no, no dlatego pytam, no życie to nie tylko nasze formalne spotkania i piosenki. Ja w ogóle uważam, że... Nie, jestem szczęśliwa, ale nadal nie potrafię o tym napisać moim zdaniem w sposób, który byłby jakiś... spełniałby moje wymogi. Mhm. Jakieś takie artystyczne, formalne. Okej. Okay. Po prostu jeszcze nie umiem. Prędzej bym mogła napisać jakiś kawałek prozy o tym, jak się czuję szczęśliwa, natomiast na pewno nie umiem napisać tekstu piosenki, gdzie byłoby, bo to jest króciutka forma, to jest wszystko, no nie umiem. Ale dlatego, że szczęście jest banalne, że wiadomo, ludzie... Nie, to jest za trudne po prostu, żeby napisać to w króciutkiej formie. To już trzeba być jakimś, nie wiem, bogiem pisania, no. Charles Bukowski kiedyś powiedział, że bardzo prosto pisze się o kurwach, a o porządnej kobiecie bardzo ciężko, może tak jest ze szczęściem. No. A czy pisanie piosenek i wykonywanie ich przed tłumem, niech mi tłum wybaczy, nawet fanów, to jest jakiś handel własną duszą? Masz takie czasami wrażenie, że trochę tak jakbyś zdejmowała fragmenty garderoby? Nie, w ogóle mam teraz, już teraz wiem, czym to jest dla mnie, bo ja mam wrażenie, że pewność, że ja dokonałam pewnego rodzaju oddzielenia Kasi Nosowskiej ode mnie. Okay. To nie jest wariactwo, tylko po prostu ja na przykład często też mówię o niej. W sensie, że jak Foksiu mówi, puszcza mi tam przebrane wokale, ja mówię, ale nie, tu mi się w ogóle nie podoba, jak ona. Wiesz, fajne. Ja tak okay. mam. Czyli dla mnie Kasia Nosowska, czyli de facto ja w tym ciele, na ten moment uważam, że jest to moje tworzywo. Ja się mogę też nawet tym bawić. Czyli jeżeli mam życie, które przeżywam, to całą swoją podróż, jeżeli to się może komuś przydać do czegoś, nie wiem, sprawić, że ktoś się poczuje, nie wiem, mniej samotny, albo poczuje się lżej, albo weselej, albo no jakkolwiek,
to ja uważam, że to jest dobre gospodarowanie własnym istnieniem. To prawda. Kasia Nosowska. Kasia Nosowska. A jeszcze powiedz mi tak, to jest takie wstydliwe i mało kto o tym mówi. Jak często wpisujesz w Google Katarzyna Nosowska, żeby zobaczyć, co świat o tobie myśli? W ogóle nie wpisuję. Nigdy nie wpisałeś? W ogóle. Znaczy kiedyś, dawno temu to wpisywałam. A teraz, bo się boisz czego? Nie, w ogóle mi to nie interesuje. Naprawdę? Ja wiem, co jest z Kasią Nosowską, przecież mieszkam. Co u niej słychać? Mieszkasz z nią. Mieszkam z mamą, z Pawłem i z synem. To było bardzo... Że ja nią chodzę, nie? To było bardzo potrzebne spotkanie. Mam nadzieję, że Piotrkowi... Dziękuję. Pomogliśmy chyba Piotrkowi w jakichś poważnych sprawach dzisiaj. Do widzenia Państwu. Żegnam. Katarzyna Nosowska, dziękujemy bardzo. Dzięki. Na podcast W Dobrym Smaku zaprasza Body Chief, producent diety pudełkowej, w której ty wybierasz.